ruszyli chyba, ale fajne jest to uniwersum polskiej piłki, jeśli chodzi o naszą czołówkę. Pierwszy raz miałem tak, że odpaliłem sobie czołówkę i nie leciały reklamy, tylko faktycznie program się rozpoczął, wziął. I muszę przyznać, że bardzo ładnie tam lata wszystko. Jest bardzo sympatyczna melodyjka i bardzo ubolewałem, że nie mogę jej posłuchać, bo by się zrobił pogłos. Ale to nic w sumie. 8:30, wtorek, a to oznacza, że jeszcze dzisiaj nikogo nie wypierdzielono z ekstraklasowego stołka trenerskiego. Ale... Kuba, na bieżąco. Taki wczoraj meczyki zaczęły taki bardzo fajny program, że jest ten żółty pasek, tak? To myślę, że cały czas powinien być u nas taki żółty pasek. Kto dzisiaj, który trener dzisiaj został zwolniony, tak? Który ma jakieś szanse na zwolnienie? Że nie wiem, w Lechii Gdańsk jeszcze nie doszło do zwolnienia, ale prawie na pewno zostanie zwolniony Kaczmarek. I o wszystkich trenerach nieustająca giełda notowań. Papszun? No coś tam sobie radzi, no ale to nie jest tak, że nie znalazłyby się powody, żeby go nie zwolnić, tak? No na przykład komuś się może nie podobać czapka Papszuna. Moim zdaniem to jest dobry powód, żeby go zwolnić już, więc pamiętajmy, trener jest zawsze do zwolnienia. Nie jest tak, że jakiś trener mógłby się... Ja bym zwolnił Fergusona tuż po meczu z ŁKS-em, a po tym remisie w Łodzi, ja bym go zwolnił. Jak to, nie strzelić gola ŁKS-owi? Co on sobie wyobraża? Niech idzie szparagi zbierać albo coś innego jeszcze robić ciekawego. W Holandii najczęściej. Przyspieszyła karuzela. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej bolesne, to jest fakt, że niestety, ale poszerza się jakby liczba tych wszystkich wątków, które musisz gdzieś mniej więcej ogarniać, żeby nie wejść na ignoranta. Kiedyś, takie przynajmniej mam wrażenie, kiedyś wszystko było proste. Kupowałeś przegląd sportowy, kupowałeś piłkę nożną i mniej więcej wiedziałeś już wszystko. Natomiast teraz musisz między innymi mieć w obserwowanych jednego z niezbyt znanych europosłów z Podkarpacia, bo nigdy nie wiadomo, co on polajkuje na Twitterze, a może się okazać, że ta wiedza, co lajkuje na Twitterze, jeden z takich w miarę szeregowych europosłów Prawa i Sprawiedliwości, to jest kluczowa informacja tygodnia w piłce. A patrz, ja nie sprawdziłem, sprawdzałem tylko, co pisał, a nie co polubił. To muszę nadrobić. Najważniejsza dla mnie, bo uszeregujmy przebieg zdarzeń, bo wydaje mi się, że to wymaga uszeregowania, pokategoryzowania i generalnie uporządkowania tego, dobrze, co się zdarzyło w Mielcu. W naszych programach dowiedzieliście się już, drodzy widzowie, co się zdarzyło pod Legnicą między innymi. Wielokrotnie zresztą się już dowiadywaliście, co się stało pod Legnicą. Natomiast teraz ustalamy, co się stało w Mielcu. Chronologia była taka. Najpierw Stal Mielec wpada w delikatny dołek. No zdarza się. No, są porażki. No i pojawiają się opinie, że być może to jednak nie jest wina tylko tego, że został sprzedany najlepszy zawodnik tego zespołu, ale być może... Jedyny, który potrafi strzelać bramki. No, co prawda Mikołaj Lebedyński nigdy nie strzelił gola w Ekstraklasie, co powinno być dla niego argumentem. Wiesz, to z racji jakby rachunku prawdopodobieństwa. Jeśli nigdy nie strzeliłeś, to powinieneś właśnie mieć rundę życia. W Stali tym się kierowano między innymi. Dobra robota. I teraz tak, Stal zaczyna się zastanawiać, czy na pewno Adam Majewski dźwignie. Pojawia się artykuł na Weszło Szymona Janczyka i Kuby Białka, który mniej więcej opisuje, jak to wygląda wewnątrz Stali Mielec. I opisuje między innymi to, że posada trenera się chwieje i że Stal zastanawia się, jak to rozegrać wszystko, bo pod względem wizerunkowym to będzie dosyć kiepskie, kiedy Adam Majewski straci pracę, biorąc pod uwagę, jak wiele dla Stali zrobił w ostatnich miesiącach czy latach. Potem pojawia się artykuł Michała Treli. Na tym samym portalu Weszło. I Michał Trela bierze w obronę Adama Majewskiego. I wydawać by się mogło, że to już i tak jesteś w miarę wkręcony we wszystko, skoro przeczytałeś dwa artykuły, które prezentują nieco odmienne punkty widzenia. Można powiedzieć, że jesteś ekspertem o Stali Mielec. Możesz iść spokojnie do Mielec24TV i opowiedzieć to i owo. Natomiast dzieje się dalej, bo oto tweet z zalinkowaniem do tekstu Michała Treli cytuje europoseł Tomasz Poręba. I Tomasz Poręba pisze, że trzeba brać odpowiedzialność za czyny, a nie wyręczna gdybologia. Czyli Tomasz Poręba delikatnie sugeruje między słowami, że Michał Trela może sobie bronić Majewskiego, bo to nie Michał Trela będzie się mierzył z konsekwencjami ewentualnego spadku do pierwszej ligi. I komuś mogło to umknąć. Ale nie mnie, bo jestem w tym uniwersum zbyt długo, żeby nie sprawdzić. Zobacz, to jest naprawdę... Witamy również serdecznie czat. Za chwilę, drodzy, będziemy czytać też, co wy uważacie. Piszcie śmiało, co sądzicie o sprawach Stali Mielec. Jak wam się podoba to pod uniwersum. Ale wiesz, Kuba,
To jest piękne, jeśli chodzi o tą sytuację w Stali Mielec, że Tomasz Poręba jest sympatykiem Stali Mielec, w żaden sposób niezwiązany ze Stalą, nie mający żadnych jakby bezpośredniego wpływu na Stali Mielec, bo to jest tylko kibic, to jest tylko skromny europoseł, nie piastujący żadnej funkcji. Jak wiemy, to Jacek Klimek jest prezesem i trzęsie całym klubem bardzo mocną, silną ręką. I tak się akurat przypadkowo złożyło, że wola sympatyka klubu została spełniona w tym klubie. Zobacz, ile razy ci się tak przydarzało, nie wiem, kibicujesz ŁKS-owi, tak? Jesteś zupełnie niezwiązany z ŁKS-em. Dzieje się coś dokładnie takiego, jakiego sobie marzyłeś. Na przykład remis zamiast porażki. I to jest dużo. I Tomasz Poręba jest dzisiaj na pewno w siódmym niebie. Dziękuję futbolowym bogom, że dali mu taki prezent, absolutnie bez żadnej jego ingerencji, że na pewno życzył sobie zmiany trenera i ta zmiana nastąpiła. To piękne, jak się czasami życie niezwiązanego z klubem sympatyka potrafi ułożyć. Zapewne dużo o to, znaczy inaczej, karma do niego wróciła, bo był dobry na co dzień i dobrym na co dzień ludziom czasem się zdarzają dobre rzeczy i na przykład klub, z którym sympatyzują, robi posunięcie, któremu oni kibicowali. Ale tu dalszy ciąg przyczynowo-skutkowy też jest fajny, bo Tomasz Poręba wdaje się w dyskusję delikatną z Michałem Treną na temat tego, czy warto bronić Adama Majewskiego, a równolegle Jacek Klimek bierze się pod boki, prezes Stali Mielec, i mówi dla meczyków, że co wy tutaj panowie, no bez przesady, nie, Adam Majewski bardzo fajny gość. Czy szukamy trenera? No nie, na dzień dzisiejszy nie szukamy trenera, bo po co, bo przecież w sumie to mamy dobrego, więc właściwie nie jest potrzebny nam żaden nowy trener. A jeśli chodzi o artykuł Weszło, to byłem zdziwiony, bo to taka insajderska wiedza, przecież nikt ze mną nie rozmawiał. Z kim mogli rozmawiać dziennikarze Weszło, jeśli nie ze mną, o decyzjach, które są wiążące. No i wtedy wszyscy mówią, i to mi się podoba, bo też jakby fluktuowało podejście do Weszło, bo już niektórzy triumfalnie, no i co, kurde, pismaki, co żeście tam nas szrajbolili, a was Jacek Klimek wyjaśnił, Adam Majewski, tylko on, Adam Majewski 100%, z Majewskim przyszłość. No a potem następuje zmiana trenera w Stali Mielec i okazuje się, że nie następuje zmiana typu, bo czasem są takie, że zwalniamy trenera i pomyślimy co dalej, tylko Kamil Kieryś mija się w drzwiach i już dzień dobry, witam serdecznie, zaraz sobie tutaj siądę, bo jestem z tego znany w polskiej piłce i będę prowadził Stal Mielec ku utrzymaniu. I coś mi podpowiada, że w momencie, kiedy Jacek Klimek we środę bodajże zapewniał, że nie, daj ta spokój, jakie poszukiwanie nowego trenera. Żeby szukać nowego trenera, to trzeba staremu nie ufać, a my ufamy. No przecież Kamil, za chwilę. Kamil, usiądź sobie tutaj na dupie, a za chwilę pogadamy. Tak, nie szukamy trenera. Nie, absolutnie nie jesteśmy, nie jest w naszej orbicie zainteresowań żaden polski szkoleniowiec, absolutnie. Dziękuję bardzo. No i wyszło jednak chyba, że lepiej zorientowani od Jacka Klimka w sytuacji w Stali Mielec byli dziennikarze Weszło oraz Tomasz Poręba na Twitterze. Kuba, Robert Musk pisze na czacie, słowa Poręby o tym, że Stal to dla niego bezpieczny środek tabeli, to żart. No jest to kontrowersyjna opinia niezwiązanego ze Stalą Mielec sympatyka i zarazem europosła. Ale jeśli tak uważa, byłoby to myślę, że Kuba niebezpieczne, gdyby osoba związana ze Stalą Mielec, mająca jakiś wpływ na Stal Mielec i na ruchy kadrowe, uważała, że Stal Mielec to jest bezpieczny środek tabeli. Bo to by mogło doprowadzać do jakichś takich nerwowych ruchów, chaotycznych, do wywierania zbyt dużej presji i do takiego nie do końca rozsądnego postrzegania potencjału różnych klubów ekstraklasy. Na szczęście pan Tomasz Poręba jest tylko niezwiązanym z klubem sympatykiem. Pamiętajmy, że to jest oficjalna funkcja, niezwiązany z klubem sympatyk Stali Mielec, więc na szczęście tego ryzyka nie ma, że pan Tomasz Poręba, jak każdy niezwiązany z klubem sympatyk, ma prawo do swojej opinii. Natomiast jeśli ktoś uważa, że jednak głos pana Tomasza Poręby został, wiesz Kuba, użyty i został gdzieś wysłuchany w tej całej dyskusji wokół Adama Majewskiego, no to jak możemy mieć do tego Kuba pretensje? Zawsze apelujemy, piłka nożna dla kibiców. Niech kibice decydują. Kibiców głos powinien być słyszalny i w Stali Mielec głos kibiców jest bardzo słyszalny. Może tylko jednego kibica, niezwiązanego z klubem sympatyka Stali Mielec, ale to jest też kibic, więc to, że jego głos był tutaj potraktowany bardzo poważnie, jeśli chodzi o zwolnienie Adama Majewskiego, no wydaje mi się, że cały kibicowski światek powinien bardzo mocno Kuba docenić.
Zdecydowanie. Bardzo lubimy takie kluby, które na głos kibiców nie pozostają głuche. A tutaj bez wątpienia Stal Mielec wysłuchała tych modłów, które zanosił lud i dokonała zmiany. Jednoosobowa takiej społeczność, którą stanowi Tomasz Poręba. Jej głos był bardzo słyszalny. To piękna, zwarta i spójna społeczność. Społeczność osób, które są Tomaszem Porębą, niezwiązanych sympatyków Stali Mielec. Ja zastanawiam się nad tym bezpiecznym środkiem, bo ja jakby tutaj mogę się pod tym podpisać, że Stal Mielec to jest ekipa na środek tabeli, natomiast mam problem ze słowem bezpieczny, bo jeśli spojrzymy w tabelę Ekstraklasy, to środek tabeli nie jest bezpieczny wcale. Kuba, w tym momencie środek tabeli nie istnieje. Właściwie nie ma środka tabeli, nie to prawda. Tabeli. Chyba szóste miejsce jeszcze spokojnie mogłoby się włączyć w grę na dole. Jest to unikalna dosyć sytuacja, ale to, co mnie martwi, to, że ta unikalna sytuacja nie budzi refleksji takiej, no Ekstraklasa jednak robi się konkurencyjna, faktycznie być może nawet kluby, które mają na siebie pomysł, być może nawet kluby, które są w miarę przyzwoicie zarządzane i mają spójność, jeśli chodzi o stanowisko trenera, mają dyrektora sportowego kompetentnego i tak dalej, no mogą znaleźć się w dole tabeli albo nawet spaść. Ale refleksja jest inna. Skoro tak mocno się wyrównał ten środek, to trzeba zwolnić wszystkich trenerów, jak są w tym środku, bo oni są jedynymi winowajcami. Gdyby nie Adam Majewski, to Stal Mielec by już była nie w tym środku tabeli, tylko by była tam wyżej, tam gdzie już nie jest. W środku tabeli La Liga. Dokładnie. I podobnie zresztą rzecz się ma w Górniku Zabrze. Ale do niego chyba jeszcze przejdziemy. Chyba że już przechodzimy. Nie, Kuba, no co ty, już chcesz opuścić Stal Mielec po 10 minutach? No absolutnie. Daj spokój. No, dokąd tak biegniesz, młody człowieku? Absolutnie, po prostu ta prędkość. Jeszcze mamy tyle tematów wokół. Słucham? Prędkość karuzeli tak wzbudziła we mnie emocje, że w 15 minut bym omówił wszystko. Chciałem poruszyć kwestię Jacka Klimka. Bardzo lubię, bardzo szanuję Jacka Klimka, zawsze odbiera telefon. Mieliśmy bardzo fajne rozmowy, natomiast i ja wiem, znaczy tak podejrzewam, bo ja nie mam żadnej zakulisowej wiedzy, że Jacek Klimek podejmuje wszystkie decyzje absolutnie samodzielnie i jest osobą, która trzęsie Stalą Mielec w sposób, no nie powiem, że autorytatywny, bo wsłuchuje się w głos tak na przykład kibiców niezwiązanych ze Stalą Mielec, ale generalnie wszystkie decyzje są jego. No, byłby na pewno w trudnej sytuacji Jacek Klimek postawiony, gdyby pewne decyzje, które on firmował swoim nazwiskiem, były de facto na przykład cudze, prawda? Byli tacy prezesy, chyba Bogdan Quiz w Podbeskidziu był ekspertem do bycia prezesem zderzakiem, którego podstawową robotą jest przyjmowanie ciosów na siebie za decyzje osób, które, za decyzje cudze, osób, które, o których się nie mówi, bo są na przykład radnymi, są prezesami spółek miejskich, są w wodociągach i tym podobnych. I mam nadzieję, że Jacek Klimek nie jest w takiej funkcji, natomiast podejrzewam, że no, głos kibica niezwiązanego ze Stalą Mielec, jednak mógł tutaj. Jestem ciekaw, czy Jacek Klimek, jak tak usiadł sobie wieczorem, pozwolenie Adama Majewskiego, spojrzał w lustro, to powiedział, ja też bym podjął taką decyzję, że to jest moja decyzja również. Czy jednak by poczekał, czy jednak dałby czas, czy jednak zostawiłby. Myślę, że tego z żadnego wywiadu się nie dowiemy. To wie tylko sumienie Jacka Klimka, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw. Natomiast Jacek Klimek, Kuba, jest mistrzem złotych cytatów. Pamiętasz, co powiedział przy zwolnieniu Leszka Jerzyńskiego i zastąpieniu go Włodzimierzem Gąsiorem? Proszę cię o przypomnienie. Klasyka. Będziemy zawsze razem, dopóki wszystko będzie dobrze szło. To jest motto, z którym idę przez życie cały czas. Tak, i teraz ze sobą razem przede wszystkim, dopóki będzie dobrze szło. Oczywiście. I teraz przy tym rozstaniu też padło wspaniałe słowa, które nie wybrzmiały dostatecznie mocno, bo Stal Mielec dobrze zaplanowała moment, w którym rozstała się z Adamem Majewskim. Reprezentacja Polski, już wszyscy żyją, wiesz, meczem z Czechami, Lewandowski, Fernando Santos. Nie ma miejsca pod dyskusję o Ekstraklasie. Natomiast Jacek Klimek powiedział przed kamerami Kanal Plus. Piłka nożna jest grą losową. Trzeba mieć trochę szczęścia. Nam tego szczęścia w ostatnim czasie brakowało. Nie wygraliśmy meczu od listopada. W tej rundzie mamy 5 porażek i 3 remisy. Doszliśmy do porozumienia z trenerem, że trzeba coś zmienić. No fajnie, że piłka nożna jest grą losową i brakuje nam szczęścia. Oczywiście, że szczęście odgrywa pewną rolę w piłce nożnej, ale to dokładnie zabrzmiało, jakby kurczę, szkoda, że Stolarczyk nie jest wolny, bo on tu naprawdę ma fartucha, nie? On to jak kość mi wyrzuca, to mu 10 wypada nawet na sześciokropkowej. Także no, Stal Mielec jest klubem, który szuka ewidentnie trenera, który ma szczęście, więc
Nie będzie teraz rozpatrywany. Ale z Leszkiem Ozińskim było to samo, też był poruszony. No tak, tak, tak. Stal Mielec jest ekspertem w poszukiwaniu szczęśliwych trenerów. Czy znowu Włodzimierz Gąsior, back in the... No, był rozpatrywany, jestem ciekaw. Ale to jest najgorsze, że... Znaczy najgorsze, no... Nie chcę tutaj, żeby kibice Stal Mielec poczuli się dotknięci taką opinią, ale finalnie przy zmianie Leszka Ozińskiego okazało się, że właśnie tego elementu brakowało Stal Mielec. Tego szczęścia po prostu, którego Leszek Oziński nie miał. Nie wiem, czy przebiegł mu kot drogę, czy pod drabiną przeszedł, ale wpadł trener Gąsior, poukładał, zaczęły wpadać od słupka te strzały, które wcześniej były wylatywały z powrotem w pole i elegancko i Stal Mielec pozostał w Ekstraklasie. I teraz też troszeczkę się tego bałem, że wejdzie Kamil Kieresz, powie, słuchajcie panowie, nie ma co trenować, patrzcie, mam tutaj ze sobą czterolistą kończynkę, tu mam podkówkę, tu jest słonik z trąbą do góry. Wypożyczony od Jerzego Engela, który ma największą kolekcję w Polsce, jeśli chodzi o, o słonie. No i co? Do boju, ruszajcie, na pewno wszystko skończy się dobrze, bo macie ze sobą trenera, który jest szczęściarzem i bye bye, do widzenia. Widzimy się już w przyszłym sezonie. W Być może również trwają rozmowy, żeby wypożyczyć złotą monetę Libora Pali. To jest prawda, bo wydaje mi się, że Libor Pala jest niedoceniany pod kątem tego, jak wprowadził innowacje do polskiego futbolu, że to szczęście... energia z drzew, te sprawy. Jeszcze jak nawiązujemy do takich rzeczy trochę mistycznych, to bym dodał jeszcze, że Maciej Iwański jest cały czas w pewnym sensie dostępny, a on dysponuje kontaktami do ludzi, którzy mają działa organowe i akumulatory organu. Zdecydowanie, zdecydowanie to jest ten moment, kiedy Stal Mielec może się wykazać. Różne artefakty szczęścia. Działo organowe powinno, nie wiem jak wygląda działo organowe, czy trzeba je sprowadzać, wiesz, żukiem, tirem, śmigłowcem, czy jednak jest z miniaturowych rozmiarów. To mi się podoba, Kuba, że trwa walka o utrzymanie w Ekstraklasie, ale zamiast rozmawiać o taktyce, o piłkarzach, zastanawiamy się, jakich rozmiarów jest działo organowe, które potrzebuje Stal Mielec, żeby mieć więcej szczęścia. Myślę, że to działo organowe stoi w twierdzy Kłodzków, którą już polecałem wielokrotnie. I taka trzyfuntówka. To takie działo organowe, to bym chętnie powitał w uniwersum polskiej piłki, które tak strzela. Kuba, Jama 216. Stal Mielec szuka trenera, któremu dropi najlepsze legendy w Diablo. Myślę, że to rzeczywiście byłby... Tak wyglądały, możemy zdradzić. Przez weekend trwało już poszukiwanie w Stali Mielec nowego trenera. I trenerzy byli, bo nie wiem czy wiesz, ale Diablo 4 wychodzi. I przez ten weekend była otwarta beta. I kandydaci na trenera Stali Mielec zostali podpięci pod otwartą betę Diablo 4 i sprawdzano, komu wypadają, komu dropią najlepsze przedmioty. I Kamil Kieresz absolutnie. Jak wylosował Berdysz Zagłady, no to w Stali Mielec zarówno działacze, jak i osoby niezwiązane z klubem, będące sympatykami, dobrze życzące klubowi Stali Mielec, uznały, to jest nasz człowiek. Jak wylosował Berdysz Zagłady na pierwszym akcie już, to jest gość. Powiem ci, że generalnie to wydaje mi się, że to jest słuszna koncepcja, zwłaszcza, że gry RPG powinny szerzej w piłkę nożną wejść. Również ten aspekt losowy, właśnie co wypada z itemów, z paczek, jakie skórki do Counter-Strike'a też można było sprawdzać, wypadają trenerowi posadzić właśnie dwóch kandydatów, no zobaczymy, co wam lepszego wypadnie tutaj w tych waszych skórkach. A ja jeszcze nawiążę do tego, co już raz opowiadałem, ktoś na Twitterze sugerował, że wysyłając CV do jednej z firm na maila, to raz przyszła odpowiedź odmowna od razu, z automatu, a drugim razem nie. I że właśnie tutaj Stal Mielec też powinna tak zrobić. Że słuchajcie, drodzy trenerzy, puścić na tej tajnej grupie trenerów. Jestem pewien, że istnieje taka tajna grupa trenerów, bo inaczej kluby by tak nie szukały trenerów łatwo i szybko. Musi być taka tajna grupa trenerów na WhatsAppie zapewne i tam się wrzuca tylko tak, no słuchajcie, Majewski is out. Tu składajcie CV na mail, Tomasz Poręba, gmail. Nie, niezwiązany sympatyk Stali Mielec, małpa, gmail.com. Oczywiście żartuję, wysyłajcie nam klubowego maila, bo to klub tak, decyduje. Tak. I tam co drugie CV od razu ląduje w koszu, bo nie potrzebujemy trenerów bez szczęścia. I chyba też była przypowiastka o Jasnowidzu, który odwiedził Stalina. I było, że szefie, nie wiem jak tam się zwracali do Stalina, towarzyszu, a towarzyszu, przyszedł Jasnowidz do pana. Rozstrzelać. A jak to? Dlaczego? Jakby był jasnowidzem, to by przewidział. No i koniec. I krótko. I nie ma lipy. Natomiast no, samo zatrudnienie Kamila Kieresia to ciekawy jest ruch. Bo Kamil Kieresz... Czy chcesz dowiedzieć się, co Jacek Klimek powiedział o zatrudnieniu Kamila Kieresia?
bardzo pragnę tego. Nadstaw uszu, jestem ciekaw twojego komentarza. Nie ma tu tak złotego elementu jak to, że Stal Mielec znowu poszukuje szczęścia. Możemy ogłosić śmiało konkurs dla piątkowych, przeczytamy wypowiedzi w piątkowych tetrykach. W jaki sposób Stal Mielec będzie poszukiwać szczęścia podczas, nie wiem, expected luck, też ktoś zaproponował taki współczynnik, ale jest przerwa reprezentacyjna, jest dużo czasu, żeby poszukiwać szczęścia, ten szczęścia łód. Krzysztof Krawczyk śpiewał w piosence Za tobą pójdę jak na bal, że w biedzie znaleźć szczęścia łód. I w ten sposób właśnie do tej piosenki dostosowana jest Stal Mielec. Ale już, Kuba, nie idę w dygresję. Czytam ci, co powiedział Jacek Klimek o zatrudnieniu trenera Kieresia. Trener Kieres miał w swojej karierze kilka trudnych momentów, z których potrafił wychodzić. Ma dodatkowo kilka awansów. Jest znaną postacią w Ekstraklasie. Wśród kandydatów były trzy nazwiska. Postawiliśmy na trenera Kieresia, który pasuje do formatu naszego klubu. Ma doświadczenie pracy w zespołach naszego pokroju, jak GKS Bełchatów czy Górnik Łęczna. Lubimy sięgać po trenerów nieoczywistych. Co chciałbyś zauważyć w tej wypowiedzi, powiedzmy? Że Kamil Kieres jest trenerem nieoczywistym. Mhm. Bardzo mi się to podoba określenie, bo mam wrażenie, że nieoczywisty to jest takie nowe, sympatyczne. Tak, co by tu powiedzieć? To nieoczywisty trener, to nieoczywisty zawodnik. Co? No tak, oczywiście ściąganie z zawodników z trzeciej Bundesligi, którzy są po kontuzji, to jest nieoczywisty kierunek, ale taki, tak właśnie działa nasz scouting. Nasz scouting się nie zamyka. Ale masz rację, to hasło ma potencjał. Gutkowski ma nieoczywistą skuteczność. Tak, i to jest nieoczywisty wybór generalnie w Rakowa, żeby ściągać napastników, którzy charakteryzują się przede wszystkim niestrzelaniem goli. Mieć Legnica sprowadza nieoczywistych zawodników. Nieoczywistych zawodników sprowadza i potem oni w nieoczywisty sposób na murawie się prezentują. No nie przewidziałbyś naprawdę niektórych ich zachowań, absolutnie, tego co wywijają panowie z Legnicy. Więc nieoczywisty, to wydaje mi się, że nie jest to określenie, które chciałbym... Nieoczywisty to nowe plus minus. No właśnie, tak staram się to wyobrazić, że ktoś nas zaprasza gdzieś. No to trudne do wyobrażenia sobie, że ktoś nas gdzieś zaprasza, bo raczej nikt nas gdzieś nie zaprasza. No ale wyobrażam sobie, że ktoś nas gdzieś zaprasza, prezentuje, no tutaj jest Leszek Milewski, taki nieoczywisty dziennikarz, naprawdę nieoczywisty. I na pewno jakąś nieoczywistą opinią tutaj byście w programie, a ty od razu strzelasz, tak, że Szczupak to jest król wód i tak dalej, i tak dalej. I w nieoczywisty sposób kradniesz show. I wydaje mi się, że Kamil Kieres ma pełne moje poparcie, jeśli chodzi o to, żeby swoją nieoczywistością zrobić furorę w Mielcu i nie tylko. To prawda. To ja zwrócę uwagę, Kuba, w tej wypowiedzi na coś innego. Co prawda argument o dodatkowo kilku awansach, nie wiem, czy jest sugestią, że Stal Mielec spadnie i w razie czego ma eksperta na ławce od awansów, nie chcę aż tak nadinterpretowywać, ale dwukrotnie... Poczekaj, wiesz co, wejdę ci w sekundkę, bo Pamperso zarzucił złotem na czacie. Trener nieoczywisty. Wcześniej trenował niedźwiedzia w jeździe na motocyklu. Niedźwiedzie jeżdżące na motocyklu to jest w ogóle taka rzecz, która powinna w polskiej piłce na dobre wylądować. Bo warto zawsze niedźwiedzia na motocyklu jeżdżącego zobaczyć. Na przykład na murawie. To by było też fajnym akcentem. I teraz już się oddaję, żeby ci tutaj nie... Tak, Wojtek Ćwiklik zauważa to, co chciałem też powiedzieć. Nasz format. No właśnie, zobacz. Mamy z jednej strony, Kuba, Tomasza Porębę, który mówi Stal Mielec, środek tabeli, to na miękko powinna robić. Z takimi pieniędzmi od spółek, które bardzo dobrze życzą Stali Mielec, to powinna robić dobre wyniki. Jacek Klimek na przestrzeni czterech zdań, dwa zdania poświęca temu, żeby spojrzeć realistycznie na Stal Mielec i na to, jaki to jest klub. Ja powtórzę. Postawiliśmy na trenera Kieresia, który pasuje do formatu naszego klubu. Zastanawia się, co to za format? Doświadczenie w zespołach naszego pokroju, jak GKS Bełchatów czy Górnik Łęczna. Czy wspominasz losy takie najświeższe GKS-u Bełchatów i Górnika Łęczna z bycia drużynami środka tabeli na miękko, że spokojnie sobie robią środek tabeli? Myślę, że jest tu pewna różnica w sposobie postrzegania Stali Mielec, co jest dosyć naturalne. Jak ktoś jest prezesem klubu, to zna wszystkie plusy, minusy, słabości, mocne siły klubu. No jak jesteś niezwiązanym z klubem, sympatykiem Stali Mielec, no to raczej potrafisz, wiesz, w emocjach postrzegać to wszystko mocniej, prawda? Jako tak, przeceniać trochę. Muszę tak jak w Radomiaku się dzieje. Muszę przyznać, że patrząc na to, w której lidze obecnie jest GKS Bełchatów i jak zakończyła się ostatnia ekstraklasowa przygoda Górnika Łęczna,
no to dużą odwagą jest stawianie Stali Mielec właśnie w tym szeregu. Z taką myślą, że no to właśnie takim formatem jesteśmy. Bo Stal Mielec już troszeczkę dłużej też w tej Ekstraklasie jest i jeśli by faktycznie pozostała na poziomie GKS-u Bełchatów czy Górnika Łęczna, to byłaby zła wiadomość dla kibiców z Mielca. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat Jacek Klimek troszeczkę przeszarżował ze skromnością, a mimo tego, że przeszarżował ze skromnością, no to też nie jest to taki przekaz idący do kibiców, po którym oni mówią, kurde, blade, teraz to już pozbyliśmy się tego piątego koła uwozu, tego Majewskiego, co nic nie umie, ale zobaczcie, kto przychodzi. No i teraz to się zaczyna zabawa. Teraz dopiero pokażemy, czym jest Stal Mielec i jakie jest jej DNA. No, szkoda mi troszeczkę Stali i tego wszystkiego, co się wokół nie dzieje, bo była bardzo chwalona za różne rzeczy i przede wszystkim podziwialiśmy ją za to, jak wyprostowano finanse. Podziwialiśmy ją za to, jak kilkukrotnie z grona tych drużyn, które są murowanym pewniakiem do spadku, zaczęła wędrować w stronę takiego, no, w miarę solidnego średniaka tabeli. No ale niestety to było tak, że być może Stal nie opuściła lotów, ale grupa pościgowa zrobiła się na tyle zatłoczona, że wchłonęła Stal. I to jest smutne, że w momencie tego kryzysu Stal wykonuje takie ruchy, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko traci na tym wizerunkowo przede wszystkim. No oni się z tego spodziewali, dlatego zaplanowali to w momencie początku reprezentacji Polski. To jest genialny ruch Stali Mielec. Jeszcze rzeczywiście podoba mi się to, co zauważyłeś, że te porównania Stali Mielec do Górnika Łęczna GKS-u Bełchatów. Szkoda, że Jacek Klimek, pan prezes Jacek Klimek nie poszedł dalej, że no kluby naszego pokroju, czyli na przykład Lechia, Olimpia Gdańsk, prawda, z lat 90. No, to trzeba pamiętać, trzeba mierzyć siły na zamiary, tak? Sząbierki Bytom w tym momencie i my, no to jest porównywalna sytuacja, więc naprawdę, jeśli my spadniemy, to i tak będzie wynik ponad stan. Pamiętajmy o tym. Także ja absolutnie cenię tę wypowiedź, tutaj trochę śmieszkuję, natomiast no, Jacek Klimek zdaje sobie sprawę z realiów, w jakich Stal Mielec funkcjonuje. Użytkownik Desiach zapytał, ile razy jeszcze powiem o niezwiązanym sympatyku Stali Mielec i do końca programu będę to robił przy każdej okazji. I wydaje mi się, że w tym momencie lepszą ocenę sytuacji tego, jakim klubem jest, w co mierzy Stal Mielec i jaka jest konkurencja w Ekstraklasie, ma Jacek Klimek, a nie niektórzy z niezwiązanych ze Stalą Mielec sympatyków Stali Mielec. No tak, tutaj na pewno Jacek Klimek jest człowiekiem, któremu bardziej bym zawierzył, gdy on opowiada o tym, jakim klubem aktualnie jest Stal Mielec i jakie mogą być jej rzeczywiste cele na sezon i że nie będzie to jednak, kurde, w sumie czwarte miejsce zbiorące. Jak tylko wygramy wszystko do końca, to nigdy nie wiadomo, co się przydarzy. Natomiast wspominaliśmy o tym wizerunku i tu akurat trochę, znaczy nie powiem, że mam za złe Jackowi Klimkowi, ale niepotrzebne było to brzmienie w meczekach, że jak to, że wszyscy tutaj w jednym kierunku wózek pchają, że Paris Platynow to był inny kontekst w ogóle. Nie było takiej sytuacji, że Adam Majewski by coś się naraził ludziom w szatni. A w ogóle to z kim wy w ogóle gadaliście, pismaki? I dobry ubaw mieliśmy z tego, ubaw po pachy. Siedziałem w swoim prezesowskim fotelu, miałem ubaw po pachy, że aha, zobacz Adaś, chcą cię zwalniać, weszło, he he. No i trener Majewski też się śmiał, he he, he he, no chcą mnie zwalniać, weszło. I trener Kieresz też się śmiał, bo siedział w tym gabinecie tak zupełnie przypadkiem przechodząc z tragarzami. No to sobie właśnie pomyślałem, że mi tak Adam, no co ty, nie no, zwalniać się będą, daj spokój, ale w tej polskiej piłce to są ja. No to co, ja tu będę się powoli zbierał, wejdę sobie do szatni, zobaczę, gdzie tam szafkę mogę swoją ewentualnie. Gdyby była kiedyś taka sytuacja, że poradziłbym Stal Mielec, nie mówię, że w przyszłym tygodniu od poniedziałku, ale nigdy nie wiadomo, więc czemu nie. No i to było zbędne. I Jackowi Klimkowi, i Stali Mielec ten wywiad nie pomógł w całym odbiorze sytuacji. A teraz inteligentny kubek gwoździ. Chciałbym, aby pierwsze pytanie do Fernando Santosa na konferencji dotyczyło jego osądu na temat zwolnienia Majewskiego. To prawda, jak kiedyś wołami mnie wyciągną z Łodzi i pojadę na jakąś konferencję prasową i dopchnę się, to zadam jakieś pytanie ekstraklasowe Fernando Santosowi. I nie będzie to całkiem z przysłowiowych czterech liter, no bo obiecał, że będzie śledził Ekstraklasę. To w momencie pytania o Majewskiego powinien zacząć 50-minutowy monolog godny Ligi Minus, więc jak najbardziej tak. Jakubie, chciałem cię jeszcze zapytać o ocenę w ogóle Kamila Kieresia, czy on to dźwignie, ale najpierw o przyszłość Adama Majewskiego, bo pamiętajmy, że Adam Majewski latem miał oferty z klubów,
które nie muszą sprowadzać biegającego po lesie Flisa prosto do jedenastki, a jednak został w Stali Mielec, więc to też warto podkreślić, że moim zdaniem Adam Majewski, być może kończąc przygodę ze Stalą Mielec w tym momencie, dla niego samego to nie jest najgorsze. Tak? Zostaje na karuzeli trenerskiej, raczej nie obejmie Rakowa Częstochowa po rychłym zwolnieniu Marka Papszuna ze względu na czapkę, która nie podoba się niektórym. Natomiast Adam Majewski zostanie na karuzeli. I to jest dobra wiadomość. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi gdzie indziej. Gdzie nie będzie musiał codziennie wisieć 20 godzin na Transfermarkcie, gdzie będzie miał do dyspozycji skauta, gdzie nie będzie instat w wersji demo polegającej na wyszukiwaniu piłkarzy z Ligi Łotewskiej. Powiem ci, że ja ostatnio mam zgryz, jeśli chodzi o tych trenerów, których zdążyłem polubić za ich pracę, a którzy w jakichś takich czasem kuriozalnych okolicznościach tę pracę tracili. I mam tutaj na myśli nie tylko Piotra Tworka, który jest dosyć charakterystycznym przedstawicielem tego nurtu, czyli trener, który wziął się znikąd, zrobił bardzo fajny wynik i został zwolniony przez klub. I wydaje ci się, że kurczę, nie no, to klub na tym stracił, trener tylko na tym zyska, a potem okazuje się, że nie do końca. Poza Piotrem Tworkiem jest jeszcze Dariusz Banasik w tej czapce trzymanej z takimi nieoczywistymi zmianami, które wcale Dariuszowi Banasikowi na dużo lepsze niż Radomiakowi nie wyszło. Oczywiście Radomiak pewnie, znaczy inaczej, część kibiców Radomiaka pewnie żałuje cały czas, natomiast no, Dariusz Banasik nie jest w tej chwili asystentem Antonio Conte w Tottenhamie, który zaraz wskoczy na jego miejsce, jak Conte zostanie wypierdzielony, tylko Dariusz Banasik jeździ po stażach i się rozwija. To jest oczywiście chwalebne i fajne i przyjemne, ale nie tego oczekiwaliśmy od trenera, który gdzieś tam... Masz rację, że w momencie zwolnienia zawsze nam się wydaje, że taki trener jak Adam Majewski czy Dariusz Banasik na pewno zostaną na ekstraklasowej karuzeli. Tylko że tych miejsc jest bardzo niewiele, a pamięć jest krótka. I tak samo było z Piotrem Tworkiem, tak jest z Dariuszem Banasikiem, tam jest takie z Adamem Majewskim. Więc rzeczywiście to jest kwestia dosyć ruchoma, prawda? Zwłaszcza, że wydaje mi się, że w obecnej piłce dosyć interesujący trend się ujawnił i to nie tylko jeśli chodzi o Polskę. Bo wszyscy znają historię tego trenera w lidze francuskiej, który miał doświadczenie jedynie z Football Managera i został trenerem w najwyższej lidze i wygrał. To jest jakiś mit, Kuba, nie powielajmy tego mitu, to jest miejska legenda. On Ale on nie ma UEFA Pro. On nie ma UEFA Pro. Ale jak możesz nie mieć UEFA Pro? Nie miał tylko w FM-ie doświadczenie. Nie, no nie, to jest piękna legenda, ale nie jest prawdziwa. Rozumiem, natomiast chodzi mi o to, że no, nie zatrudniasz trenera bez UEFA Pro nawet w polskiej ekstraklasie. A co dopiero w mocnej lidze zagranicznej, która jest gdzieś w top 5, a jeszcze w dodatku zatrudniasz takiego typa i okazuje się, że on robi chyba bilans 9-8-1, jeśli dobrze spojrzałem wczoraj na jego wyniki w Ligue 1. I takich trenerów, którzy są wyciągnięci właśnie z kapelusza, jest więcej i jeśli chodzi o Polskę, to mógłbym przywołać Dawida Szulczka na przykład, ale też trochę Janusza Niedźwiedzia i okazuje się, że dostają oni lejce i sobie radzą fantastycznie, fenomenalnie. I wobec tego, że sobie radzą tacy nieoczywiści kandydaci w taki sposób, jak sobie radzą, no to ci, którzy już na tej karuzeli są przez jakiś czas, siłą rzeczy mają jedną posadę mniej dostępną. I jak już jest takich dwóch trenerów, to te posady są dwie mniej. I wydaje mi się, że kurczę, wcale to nie jest tak, że Adam Majewski zaraz wypłynie w jakimś pucharowiczu. I trochę nad tym bolewam, bo polubiłem gościa. I tyle. No ale sam jest, no bo tak, Piotr Tworek, nie ma go. Dariusz Banasik, nie ma go. I zastanawiam się, czy jest taki klub, który teraz... Oni jeszcze mają kontrakty do końca sezonu, pamiętajmy o tym. No tak, no może masz rację, że to właśnie to jest przyczyną. Ale zobaczymy, w przyszłym sezonie będzie okazja się... Kamil Kieresz, bohater twoich licznych anegdot. Wiesz, w całej zmianie, jeśli chodzi o Stal Mielec dobrze wie, dobrze potrafi to rozegrać wizerunkowo. Mówiliśmy, Kuba, o świetnym timingu, ale też wybierają trenerów, których trudno skrytykować. Jak zastępowali Leszka Ojrzyńskiego, który cieszy się bardzo dużym takim rezonem i sympatią, no ale Włodzimierza Gąsiora skrytykować? No to przecież jak możesz, to jakbyś kopnął szczeniaczka. No nie wolno, jakbyś zabrał dziecku loda w parku, no nie wolno, więc wszyscy trochę się zastanawialiśmy, co tu robi Włodzimierz Gąsior nagle na ekstraklasowej karuzeli, ale wszyscy też podchodziliśmy do tego z sympatią i po cichu kibicowaliśmy, bo Włodzimierz Gąsior napisałby w ten sposób ładną historię i napisał. Kamil Kieresz jest też trenerem, który wzbudza sympatię, który jest bohaterem licznych anegdot, większości twoich,
wielu twoich, które później poszły w świat, także no to jest jakiś ruch, że no szkoda tego Majewskiego, ale Kamil Kieryś, miło zobaczyć starego znajomego, to jak kumpel wracający po latach z Wielkiej Brytanii i witający cię w domu starym, dobrym, staropolskim, swojskim, no co tam. Przede wszystkim Jan Durek nam wpłacił dyszkę i napisał Ekstertasa, choroba z laboratorium Wuhan. Trochę tak jest, jeśli chodzi o pandemiczny wymiar Ekstraklasy i to, jak ogarnia na przykład gorączka kluby niebezpiecznego środka tabeli, bo środek tabeli nie jest bezpieczny. Natomiast wracając do tego, to z Kamilem Kieryśem, czy chodzi o historię, jak byłem u niego w Bełchatowie? Między innymi, bo to była historia. To był jeden z pierwszych przeze mnie odwiedzonych trenerów, jeśli chodzi o ten top, bo to wtedy była Ekstraklasa. Pamiętam, że no dopiero zaczynałem na Weszło i starałem się bardzo pisać te teksty w taki efektowny sposób i byłem też człowiekiem dosyć nowym w środowisku piłkarskim, to znaczy nie znałem tych kulis wszystkich i nie wiedziałem na przykład, jak pracują poszczególni trenerzy. No i Kamil Kieryś, który mnie zaprosił do swojej kanciapy i pokazał, jak on ma wszystko przeanalizowane, jak tam pracuje dużo i tak dalej, i jakie ma tutaj książki, i jak się rozwija, i jakie tablice ma, no to zrobił na mnie takie wrażenie, że napisałem tekst taki o hollywoodzkiej karierze Kamila Kieryśa, że to naprawdę, to przypomina film, to jak Kamil Kieryś pracą, ciężką pracą doszedł do tego, co ma w Bełchatowie, no to jest naprawdę absolutnie filmowa historia, no i tam powymieniałem te rzeczy, które ma. I Świąki tak spojrzał, że no... Ale to tak wszyscy trenerzy pracują, Kuba, w Ekstraklasie, no nie można robić z Kamila Kieryśa, tutaj pół Boga. Fajny tekst, fajny, ale może jeszcze poczekajmy, aż Kamil Kieryś coś kiedyś wygra. No i ten tekst się ostatecznie chyba nie ukazał, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast całą sympatię, którą Kamil Kieryś wtedy wypracował, utracił w jednym momencie, w momencie, kiedy Krykun urwał się na lewej stronie, Mak dośrodkował i zakończyły się marzenia łódzkiego klubu sportowego o szybkim powrocie tekstu. Bardzo wtedy. Ja lubię po prostu, jak Kamil Kieryś ostatnio prowadził Górnik Łęczna w Ekstraklasie, to naprawdę był też wykręcanie wyniku ponad stan. Polubiłem człowieka, odbiera telefon. Cóż więcej mi potrzeba, żeby zyskać moją sympatię? Otóż absolutnie nic. Moja sympatia jest w zasadzie za darmo i tyle. Co, Kuba, przechodzimy do edycji, do Zabrze, edycja Wybacz Mi? Ojeju, no chyba tak, bo to jest temat, który aż mnie wziął i mnie zażenował. Zażenowany się poczułem. Czujesz się zażenowany? Śledzisz polską piłkę i jesteś czymś zażenowany. To naprawdę, Kuba, wiele mówi. To jest trudna piłka do doskoczenia. Śledzić polską piłkę i być czymś zażenowanym, to się musi naprawdę dużo zadziać. Ja powiem tak. Jak żartowaliśmy sobie tydzień temu, że ja ciekawy kot ten Górnik będzie, może Urbana znowu, to będzie dobry, jak Urbana wezmą. Ciekawe, czy mu tam kwiaty kupią na początek. O, a jaka będzie z Podolskim chemia? To będzie dobre, jak Urbana zatrudnią. Nie, no spokojnie, nikt zawsze pewnie nie wpadnie na taki pomysł. Dlaczego ktoś miałby wpaść na taki pomysł? I potem Włodar rzuca tego newsa swojego na Twitterze. Ja to czytam, ja pierdykam, ja nie chcę chyba być częścią tego wszystkiego. To jest naprawdę jakieś chore, co oni tutaj wymyślają i jak oni wydziwiają. Zwłaszcza, że kurczę, Jan Urban, my mieliśmy taki odcinek, cały odcinek poświęciliśmy prawie Janowi Urbanowi, który był przymierzany do posady selekcjonera reprezentacji Polski. I zaznaczaliśmy wtedy, że to jest naprawdę fajny gość. I że wszyscy to potwierdzają w środowisku piłkarskim. Jan Urban, fajny gość. Dobrze z nim pogadać, fajnie pożartować, naprawdę gość, który... No trudno, żeby czyjąś antypatię pobudził, bo po prostu jest facetem z poczuciem humoru, z klasą. Najfajniejszy człowiek w polskiej piłce, po prostu. To prawda. I Jan Urban nie był potraktowany tak jak najfajniejszy człowiek w polskiej piłce, raczej na finiszu jego pracy z Górnikiem Zabrze. Ja postaram się przypomnieć troszeczkę kulisy zwolnienia Jana Urbana z Górnikiem Zabrze. Śmiało, rozpędź się, powiedz, przypomnij. O tyle ciekawe, że różne teksty insajderskie moim zdaniem nie zdradzały całej prawdy. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o zwolnienie Jana Urbana z Górnika Zabrze, to jednak najpełniej to wyjaśniłeś ty w naszym ówczesnym programie Tetrycy, kiedy omawialiśmy całą sytuację. Bo chronologia była taka, że narodził się pewnego rodzaju konflikt, że no nie do końca się dogadywał prezes z trenerem. Być może jakąś rolę odgrywał też tym Lukas Podolski, ale trudno tutaj... Wejdę ci w słowo, bo jest komentarz na ten dokładnie temat konfliktu Urbana z Podolskim. FXD... Lukas Podolski jest niewinny. Jan Urban nie postawił mu żadnych zarzutów. Proszę obejrzeć program Prawda Futbolu u Romana Kotonia. Wszystko tam pięknie wyjaśnił. I wróćmy właśnie do tego, o czym mówię.
Jan Durek jeszcze nam zapłacił dyszkę i napisał, że Cioran na podstawie naszej ligi napisałby 5 tomów. No jest to bardzo prawdopodobna sytuacja, że Cioran by znalazł dużą inspirację w naszej lidze. Natomiast wtedy chyba prezes Szymanek, jeśli się nie mylę, no trochę był nie do końca tutaj, nie szli w jednym kierunku z trenerem Janem Urbanem, nie było tam chemii. Łukasz Podolski, jak już wspomniałem, nie miał z tym nic wspólnego, natomiast był widziany w Urzędzie Miasta, był widziany wśród radnych, gdzie załatwiał właśnie jakieś swoje sprawy totalnie niezwiązane na pewno z Górnikiem Zabrze. Interesuje się sprawami Zabrze, jest po prostu obywatelem i interesuje się sprawami Zabrza, sprawą libacji na skwerku jednym Zabrze. A tą ulicę to kiedy wyremontujecie? Tak. Kiedy wyremontujecie tę ulicę? No i oni mu tam udzielali informacji. No w międzyczasie tam akurat okazało się, że Jan Urban jest na gorącym krześle. To może gdzieś tam mimochodem ktoś zapytał, no a ty Łukasz co by zrobił? Łukasz powiedział, no nie pytajcie mnie o takie rzeczy, ja tutaj specjalizuję się w remontach dróg w Zabrzu. I tylko o tym mogę z wami porozmawiać, drodzy politycy miejscy, którzy decydujecie o przyszłości Górnika Zabrze. Nigdy w życiu z wami bym nie porozmawiał o niczym innym, co nie jest remontem dróg. Jaki rodzaj asfaltu lejecie? No i tak dalej trwały te rozmowy. Natomiast prezes z Górnika podał się do tej misji, złożył rezygnację. On nie będzie. Dobra, okej, okay, niech Urban zostanie, ale to moja noga tu w klubie, więcej nie powstanie. No i zapanował bezkrólewie. Bezkrólewie zapanował w Górniku Zabrze, nie było prezesa, bo on złożył czy dymisję, czy rezygnację. W każdym razie ze względów proceduralnych to trzeba było jeszcze trochę przemienić, wiadomo, musiał się zebrać rada nadzorcza, zarządy, wszystko musiało zostać ustalone, co tu właśnie z tym zrobić. No i pod nieobecność prezesa ktoś podstępnie zwolnił Jana Urbana. I tutaj następują tak zwane jajcury, bo do dziś nie wyjaśniło się, kto zwolnił Jana Urbana. Do zwolnienia Jana Urbana doszło. Został zwolniony, zostało mu wręczone zwolnienie. Trudno jest wskazać podmiot w tych wszystkich zdaniach, bo nie wiadomo. Jest tam wprawdzie jakaś rada nadzorcza, są ludzie, którzy w jakiś sposób decydują. Jest oczywiście pani prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która totalnie się tym nie interesuje, bo przecież ona jest prezydentem dużego miasta i piłka nożna jest poza orbitą jej takich żywych zainteresowań, na pewno by nie podejmowała decyzji w tak ważnych kwestiach, więc doszło do zwolnienia Jana Urbana i wówczas wrócił prezes. I nigdy nie zapomnę, jak zacząłeś tak symulować to, jak prezes się zachował, powiedział, no co wy zwolniliście trenera? Dobrze, że przez ten tydzień całkiem przypadkowo przeglądałem sobie Transfermarkt w poszukiwaniu atrakcyjnych opcji trenerskich, bo inaczej bylibyśmy w dupie. Tak mniej więcej brzmiała twoja odpowiedź i bardzo trzymam głęboko w sercu. I tak było, wrócił prezes i trzeba było zatrudniać trenera nowego, bo Jan Urban zwolniony. No i akurat się przytrafił Bartosz Gaudy, zupełnie nie wiadomo skąd, kto go mógł polecić, kto mógł go znać i z nim współpracować w jakikolwiek sposób wcześniej, zetknąć się z nim na swojej piłkarskiej ścieżce. No w każdym razie dobrze, że Górnik go wyszperał. I tak właśnie przebiegała wymiana Jana Urbana na Bartosza Gaula. A teraz możemy się zająć tym, jak przebiega wymiana Bartosza Gaula. Ojej, to jest wiesz, temat, który zajmie nam 24-godzinny live. Ja chciałbym jeszcze wrócić do zatrudnienia Bartosza Gaula, bo jak wiadomo, to był trener bez doświadczenia. Mietek ostatnio napisał na Twitterze, że pogoń za marzeniami, fajnie, kibicuje, ale generalnie jest jednym z większych takich ułud życiowych i często doprowadza do katastrofy. Górnik Zabrze, zatrudniając pana Bartosza, tak, trener, który chce grać ofensywną, ładną piłkę. Trener postrzegany jako duży talent niemieckiej szkoły trenerskiej. Charyzmatyczny, ciekawy, mający pomysł na wszystko. I rzeczywiście Bartosz Gaul do końca mówił, że ofensywna piłka. Górnik będzie grał piękną piłkę, jak za czasów, gdy wchodził do finału pucharu z 200 pucharów. No ale Górnik nie ma piłkarzy pod piękną piłkę, nawet na ekstraklasę, a nie na puchar zdobywców pucharów. I to się skończyło tak, jak się skończyło. Natomiast ja uwielbiam, Kuba, ten miniony tydzień w Górniku Zabrze. Kiedy trener Gaul został postawiony pod ścianą, że no teraz to naprawdę musi wygrać i to przekonująco. I tak się zastanawiałem, czy to zwycięstwo z Wisłą Płock nie było najbardziej przekonującym, jakie mogłoby być? Powiesz, nie, no mogli wygrać 5-0, ale dla mnie właśnie to, że Górnik Zabrze przegrywał 2-0 do przerwy i potrafił się z tego wydobyć, to jest bardziej przekonujące zwycięstwo niż 5-0, szczególnie gdy wspomnisz tą pierwszą połowę, że oni przegrywali pechowo dosyć, w sensie stworzyli mnóstwo sytuacji, tak, że rzeczywiście Górnik działał, stworzył mnóstwo sytuacji, ale przegrywał i mimo to pokazał ten hard ducha, nie załamał się. No jeśli walczysz o utrzymanie, to właśnie wiesz, że takie mecze cię czekają, że będzie trudno, ale ty do końca wierzysz, do końca walczysz i potrafisz to wyprowadzić. Widać było tą wolę walki,
Damian Rasak w przerwie mówiący o obrońcach, że rozstąpili się jak Morze Czerwone. Więc jest, są te męskie słowa, wreszcie powiedziane na wizji nawet. No wszystko się zgadza. Energia, wynik, odrabianie strat. Bum, cyk, dziękuję, dobrze, że się nie spakowałeś. Dobrze, że się nie rozpakowałeś znowu we wtorek, bo byś się musiał znowu pakować, panie Bartłomieju Gualewiczu. Ja powiem ci, że naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak ten komunikat był skonstruowany. Bo, no, nie pozbędę się po prostu. Jeśli chodzi o komunikaty w polskiej piłce w tym sezonie, to Górnik Zabrze swoim tweetem naprawdę uplasował się bardzo wysoko i byłem szczerze zaskoczony, że Górnik nie wystosował żadnego komunikatu w przerwie meczu, że trener Bartosz Gaul właśnie w tej chwili prowadzi rozmowę z piłkarzami w szatni i zaraz będzie przygotował ich do drugiej połowy, a to bardzo ważna połowa. I wtedy to całość nabrałaby jeszcze większego kolorytu. I ja tak w przerwie się zastanawiałem, mówię, kurczę, ciekawe, może go zwolnią od razu, nie? Że tak na konferencji na przykład wyjdzie już asystent. No, trener Bartosz nie mógł z wami porozmawiać, bo jest w tej chwili w drodze do domu, żeby zabrać wszystkie walizki, bo został wypierdzielony w drodze na schodach tutaj, już go dorwano. A tutaj psikus, no jednak 3 punkty. I też jakby uważam, że to był mecz, który Gaul mógł wykorzystać w swojej obronie. I na przykład gdyby to była Stal Mielec, to Gaul by mógł podejść i powiedzieć, panowie, ja mam trochę szczęścia, zobaczcie jak wyprowadziłem 0-2 na 3-2. I w Stal Mielec, o dobra, to jest trener Lata, on ma szczęście, a masz jakiś amulecik? On mówi, a mam, oczywiście, mam tutaj skrzydło goryla. Nie, Goron nie ma skrzydła. Mam skrzydło jastrzębia tutaj za kapturem. I Bartosz Gaul wtedy w Stali Mielec mógłby być trenerem na lata. A tutaj wydaje mi się, że ta zmiana musiała być już przygotowana i zupełnie nie rozumiem, dlaczego ją przyciągnięto. Bo to jest tak naprawdę tyranie trenerów, to co robią niektóre kluby ekstraklasy. I to tyranie trenerów mi się coraz mniej podoba, bo jest zbędne. To nie jest tak, że ktokolwiek od nich tego oczekuje. Czy, nie wiem, były kolejki całe kibiców Górnika Zabrze pod urzędem miasta, że słuchajcie, wydajcie komunikat. My mamy dość tego, że nie wiemy, co się dzieje. Czy przygotowuje trener Gaul drużynę, czy nie przygotowuje? Powiedzcie coś. I Górnik mówi, przygotowuje, a następny mecz jest bardzo ważny. I kibice, o dobrze, że daliście ten komunikat, bo gdybyście tego komunikatu nie dali, to chyba musielibyśmy się przerzucić na Piasta Gliwice, bo Piast Gliwice zawsze wszystko komunikuje, a wy nie. Nie, nie było takiej sytuacji. Można było trzymać gardę nisko, można było się nie odzywać, można było spokojnie wewnątrz organizacji rozgrywać tego typu problemy, a nie robić z tego spektakl, w którym tak naprawdę trener jest wystawiony na pośmiewisko. No bo jak ten Bartosz Gaul wychodzi przed swoimi podopiecznymi, przed całym światem? Jako trener, który we wtorek ma poparcie w postaci 2 zdań na Twitterze, no a w piątek no jednak tego poparcia już nie ma, mimo że wygrał mecz. I gra mecz moim zdaniem mógłby tam stanąć na wszyscy wiemy czym. Po prostu trwa mecz, Bartosz Gaul przyjdzie, rozgrzewa się, robi tak i staje na wiadomo czym. W Górniku kiwają z uznaniem, nie wystarczy. Sorry, ale Urban jest w blokiem. Bartosz Gaul nie miał szans. Jeśli wygrywa w taki stylu Wisłę Płock, jeśli wychodzi ze strefy spadkowej, jeśli pokazuje, że drużyna jest za nim, bo ewidentnie była za nim. Widzieliśmy trenerów, którzy nie mieli poparcia i nie ma takich wypowiedzi jak w przerwie Damian Rasak, nie ma takiej gry Podolskiego, nie ma takiej jazdy od pierwszej minuty, jak była w Górniku, gdy trener nie ma wsparcia. Tu miał ewidentnie to wsparcie. Więc nic nie mogło uratować Bartosza Gaula. Takie jest moje zdanie. Kości były rzucone już dużo, dużo wcześniej i cóż, no ciekawy finisz tej przygody. Jeśli chodzi o takie najbardziej malownicze formy zwolnień, to też trzeba przyznać, że to są ciekawe w ogóle przygody, Kuba. W Mielcu mamy całą jakby historię rozpatrywania Parysa Platynowa, w Górniku mamy jakieś oświadczenia, lawirowania, 3-2, cuda wianki. To jest piękne, że nie jest łatwo się rozstać, wszyscy to wiemy, nie jest łatwo się rozstać z marzeniami, nie jest łatwo się czasami rozstać w związkach, jak ktoś jest, no i nie jest się łatwo rozstać z trenerami w Ekstraklasie. Potrzebne jest tak zwane casus belli. Ja zastanawiam się, czy Górniku Zabrze na pewno byli wszyscy zadowoleni z tej drugiej połowy, że ona tak wyglądała, bo ona nie pomogła wizerunkowo, ta druga połowa. Może pomogła zdobyć punkty, które mogą się okazać kluczowe w walce o utrzymanie, ale nie pomogła przy zwolnieniu Bartosza Gaula, bo jakby on to przegrał 0-5, to nikt by go nie bronił, a tak... No to co on jeszcze miał zrobić? Można zadać pytanie.
No, nie, nie, to jest dramatyczne pod kątem wizerunkowym, a tym gorzej, że kurczę, przecież pamiętam, jak Górnik Zabrze szedł do tego sezonu i nie tylko, w ogóle do tematu Lukasa Podolskiego, że ja pierdykam, teraz to pokażemy, teraz to naprawdę, jeśli chodzi, może na boisku nie zawsze wszystko będzie się udawać, ale my pokażemy, co to jest być takim klubem naprawdę, takim klubem z gwiazdą, który potrafi tą gwiazdę marketingowo i wizerunkowo wykorzystać. No i potem patrzysz, jakie tam są jaja, jak to się wszystko rozgrywa na przestrzeni jednego sezonu, gdzie Jan Urban zostaje zwolniony w niewyjaśnionych okolicznościach. Potem z Bartoszem Gaulem robią się takie rzeczy, że na przestrzeni tygodnia ma troszeczkę poparcia, a potem troszeczkę go nie ma. No i w końcu finalnie wjeżdża Jan Urban na białym koniu. I jeszcze ja najbardziej mi się podoba w tej sytuacji to, że Jan Urban jest mega sympatycznym człowiekiem, ale ma swój honor. I Jan Urban nie wyszedł, nie powiedział tak, nie, absolutnie, ostatnie odejście, tak naprawdę musiałem odejść, bo miałem niepodlane kwiatki. I tak. To była jedyna przyczyna, absolutnie. Lukas Podolski, topowy gość, naprawdę, wyskoczyliśmy już na pizzę 7 razy, a jest dopiero godzina 9:20 we wtorek. Nie, Jan Urban mówi, to było pokorzenie, to co zostało zrobione wobec mnie, to był dramat, ale są wyższe cele, będziemy wszyscy pracować. Ale masz rację, to też mi się podoba, że jakby Jan Urban nie szedł w historię typu, no co było, to było, nie wracajmy do przeszłości, ponieważ przed nami przyszłość, a nie przeszłość, ha, ha, ha. Więc skupmy się na tym, co tu i teraz, wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy mieć dla siebie zrozumienie, poza tym życie to śpiew, życie to taniec i najlepiej sadzić marchew. Nie, powiedział, w Górniku Zabrze całkiem niedawno, nie wiem czy wiecie, zostałem upokorzony. Ja dobrze pamiętam, nie zapomnę o tym, zostałem zraniony, wytartą mną podłogę, ja to wszystko wiem i chciałbym, żebyście wiedzieli, że mam tego świadomość. Bardzo fajnie, że to podkreślił. Jan Urban kolejny raz dał dowód, że jest człowiekiem, z którym warto się inspirować, jeśli chodzi o to, jak żyć. No. No zdecydowanie, zdecydowanie. Szczepan Suchoparski wpłacił nam 25 ziko i napisał, prezydent USA ma przycisk atomowy, w Górniku mam przycisk do zwalniania trenera, pewnie sprzątaczka z mopem chciała go wyczyścić i jej się wcisło. Wbrew pozorom, wydaje mi się, że ta teoria jest bardziej prawdopodobna niż się wydaje na pierwszy rzut oka, bo podobnie było z Janem Urbanem. Prezes opuścił gabinet, bo złożył dymisję, trzeba było, wiadomo, jakiś taki drobny remanent posprzątać, no i się wcisło. I już, Jan Urban wykapitapultowany, nie wiadomo gdzie. I teraz podobnie się wcisło i trzeba było tego trenera na gwałt zmieniać. Kuba, chciałbym jeszcze, zanim przejdziemy, jeszcze pewnie jakieś puenta wokół Jana Urbana, ale muszę do tego wrócić. Jest, Kuba, lipiec. Lipiec 2021 roku. 7 lipca nawet. TVN24 kręci materiał dotyczący przyjścia Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze. I pada komentarz reportera tej zafascynowanej futbolem stacji. Łukasz Podolski jest już w Polsce. Jest już w Katowicach. Są piątki przybijane. Zaraz będą też zapewne żółwiki. I są wielkie nadzieje, że znowu w Górniku zamęt i podniesie poziom piłkarskich emocji. Być może Górnik zagra w kolejnych pucharach. Może w Lidze Mistrzów. Może wygra Ligę Mistrzów. Tego nie wiemy. Nie chcę się rozmarzać, ale to jest przełom. Podolski z Szalikiem. Koniec spekulacji. Nowe otwarcie. To padło. To padło i to jest do odkopania. Wciąż można to przesłuchać. To jest absolutnie evergreen. Jeśli tyle dla was znaczy, mistrz świata w drużynie, to nie warto. Nie warto było naprawdę. Ja powiem tak. Jest mi żal Jana Urbana po prostu. Jest mi żal, bo pomijając już to wszystko, o czym zdążyliśmy powiedzieć, to okoliczności zwolnienia i samozwolnienie, powrót w takich okolicznościach, w jakich on się faktycznie wydarzył. To, że będzie musiał teraz pracować z ludźmi, którzy częściowo pewnie nie do końca popierali jego działania wcześniejsze. No i do tego jeszcze sytuacja w tabeli. No nie do pozazdroszczenia jest sytuacja. A słyszałeś jeszcze, co Poldi powiedział po tym meczu? Wisłą Płock? Generalnie mecz z Wisłą Płock został wygrany. Nie wiem dokładnie, o co zapytał reporter Łukasza Podolskiego, no ale zwykle po meczu pytasz, no jak tam ci się grało, czy uważasz, że to fajnie, że wygraliście, czy cieszyłeś się, że strzeliłeś bramkę? No takie pytania raczej padają, tak? A Lukas Podolski powiedział, że ma oferty z Kataru, ma oferty z USA, z USA. On może odejść w każdej chwili, bo tam są okienka otwarte. On by chciał coś budować, on się chce cieszyć piłką, a nie chce cały czas w jakichś wojenkach, awanturach i tym podobnych kwestiach. Chciałbym, żeby rzeczywiście, nie wiem dokładnie jakie było pytanie, które doprowadziło do tych wypowiedzi Lukasa Podolskiego, ale chciałbym, żeby ono było pytaniem,
Łukasz, jak ci się grało z tą Wisłą Płoc? A tu ja mam oferty z Kataru, z Arabii Saudyjskiej, chcą mnie wszędzie. Ja chcę spędzać wesoło czas z rodziną, a nie w urzędzie miasta się awanturować. No powiem ci, że to jest jakby dojmujące, Kuba, bo Łukasz Podolski, gdy przychodził do Górnika, jeszcze całkiem nie tak dawno, mówiliśmy, że to ma być jego projekt. On ma ten klub budować tak długofalowo, że to będzie jego klub, on w niego zainwestuje, on może go kupi, może będzie taką twarzą na lata. W tym momencie nie jest pewne, czy Łukasz Podolski będzie twarzą Górnika do końca marca, bo on ma oferty z Kataru, z Arabii Saudyjskiej, z Ameryki, z USA. Tam jest okienko otwarte. No to jest jakby, wiesz, najgorsze i to mogą kibice Górnika najbardziej zarzucać włodarzom Górnika, że zniechęcili Łukasza, że naprawdę cokolwiek się działo. Ja wiem, że rola Łukasza przy Urbanie jest raczej negatywna, ale tutaj to, że pocałował ten herb, naprawdę rzadko jestem w stanie powiedzieć, że no dobrze, że ten pochwalić to, że piłkarz jest uzasadniony, żeby on całował herb. A tu po takim meczu, po wszystkim, co dał Łukasz, jednak tak. I to, że Łukasz nie będzie wykorzystany prawdopodobnie jako taka długofalowa postać w Górniku, no to to jest też pewna jakaś historia, Kuba, o takim zmarnowanym potencjale, że on tu był, chciał coś zbudować, nie znamy wszystkich kulis, na ile on to pokpił, a na ile inni, na ile był kontrowersyjny, trudny we współpracy, a na ile nie. Natomiast no, potencjał Łukasza Podolskiego jako postaci związanej z Górnikiem na lata, no wydaje się, że to może się wysypać dosyć szybko. Ale wiesz co, to jest to, o czym wspomniałeś, mega ważne, patrząc pod kątem wypowiedzi Łukasza Podolskiego przy okazji zwalniania Jana Urbana tak naprawdę, bo Łukasz Podolski wtedy o prezesie Szymanku powiedział, że on nie chciałby, żeby doszło do kolejnej zmiany prezesa, no bo on musiałby wszystkie swoje rzeczy, które już ma ugadane z prezesem, to trzeba było od nowa to wszystko ustalać, bo on przecież jest tutaj zaangażowany w liczne projekty Górnika Zabrza, nie tylko po prostu w bieganie po murawie. I te słowa Łukasza Podolskiego zostały odebrane jako takie wotum zaufania dla prezesa Szymanka i jednocześnie wotum nieufności dla Jana Urbana. I to, co mi się bardzo podoba, bardzo w tej sytuacji, to że Łukasz Podolski mówi tak, i to było przy okazji zwolnienia Jana Urbana, czyli no niedawno, jeszcze na początku tego sezonu prawdopodobnie, że nie chciałbym już z innymi prezesami współpracować, że ten jest okej. I w międzyczasie tak, Szymanka nie ma, potem są rządy Rady Nadzorczej, kiedy muszę to zacytować, bo jest Małgorzata Mańka-Szulik, która mówi dla Dziennika Zachodniego, no Górnik ma zarząd. Czy naprawdę musi być ta osoba numer jeden, skoro mamy dwie, pracujące całkiem nieźle? Do sprawowania funkcji prezesa trzeba mieć serce. No i dalej właśnie, że w Górniku to jest niemożliwa żadna samowola, a Szymanek po prostu zwolnił się sam. I potem jest następna wypowiedź, oddać Górnika w inne ręce? Musiałbym najpierw zadać sobie pytanie, co nie trybi, że trzeba zmieniać obecny system. No i potem są oczywiście pochwały, że wszystko trybi. I na to wszystko, co się wydarzyło, już po tych słowach pani prezydent Mańki-Szulik, że prezes to właściwie tylko problem. Zatrudniono prezesa Adama Matyska i prezes Adam Matysek teraz na pewno z Łukaszem Podolskim znowu przegaduje wszystkie te wizje, które Podolski miał już ugadane z prezesem Szymankiem. Kuba, już jesteśmy do tyłu, bo wczoraj Łukasz Podolski był w Prawdzie Futbolu również. Półtora godzinny wywiad. No, elegancko. Łukasz Podolski powiedział między innymi, że półtora roku w futbolu to jak 5 lat gdzie indziej i że po sezonie zastanowi się, co z jego dalszą przyszłością w Górniku Zabrze. To tak z grubsza. Przychodząc do Górnika Zabrze, nie miałem pomóc tylko na boisku, ale też poza nim. Z innymi ludźmi umawiałem się na coś, gdy dołączyłem do klubu, a co innego ma miejsce teraz. Z trenerem mogę rozmawiać o taktyce lub o tym, że mam kontuzję. W sprawach strategicznych dotyczących działania klubu muszę natomiast rozmawiać z prezesem i z zarządem. To jest normalne. Nie rozumiem zatem słów trenera w ogóle. No tak, czyli to jest chyba znowu świeżutki strzał Jana Urbana, tak to mamy czytać? No tak, że czemu każe mi się skupiać na piłce, jak ja przecież mam tutaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia poza piłkarskich. Natomiast no nie wygląda to jakby tam love is in the air. I nawet fakt, zresztą pamiętasz, co Urban powiedział, że na razie to legendą Górnika jestem ja, a Łukasz dopiero pracuje na to, żeby coś dla Górnika zrobić. Więc jest to sytuacja dość specyficzna i nie do pozazdroszczenia dla jednej i drugiej strony, zwłaszcza w kontekście tego, że czeka ich cały czas trudny bój o utrzymanie w lidze, co jest trudne. No w ramiona sobie nie wpadną, jeśli to jest świeżutki strzał. Dopiero, wiesz, jeśli chodzi o wszystkie tematy, które poruszył Jan Urban w Kanal Plusie, to tonował jedno, sprawy z Łukaszem Podolskim, że no miał prawo do swojej opinii, coś tam, z tego się wycofywał. To była jedyna kwestia, z której się troszeczkę wycofywał
w Kanale Plus. I tutaj jednak, jeśli to jest dokładnie, ja przesłucham sobie jeszcze raz dokładnie tę wypowiedź Łukasza Podolskiego, przeoczyłem ten materiał i za dużo się dzieje w polskiej piłce, ale jeśli to jest bezpośrednio na dzień dobry, tuż po tym jak Urban wrócił z strzałów Jana Urbana, no to jest bardzo interesujący zwrot akcji. No tych zwrotów akcji to akurat było dużo, jeśli chodzi o Górnik Zabrze, Bartosza Gaula, Jana Urbana, Łukasza Podolskiego i całą resztę. Ja jestem ciekawy, co by się zadziało, gdyby Górnik ostatecznie jednak zleciał z Łukaszem Podolskim, bo to by było coś tak absolutnie niewiarygodnego, jeśli chodzi o rozjazd oczekiwań z rzeczywistością, że dawno chyba nie byłoby tak mocnej historii, że przychodzi mistrz świata, masz jeszcze trenera, który jest legendą klubu, że tutaj kibice daliby się absolutnie pokroić za to, co się dzieje w Górniku. Tych kibiców zresztą jest mnóstwo, fanatycznie dopingują na stadionie. Masz wszystko, by coś zrobić. I co robisz? I spadasz z ligi. W atmosferze jeszcze kłótni wzajemnych i pretensji i karuzeli trenerskiej, na której Jan Urban wykonał pełny obrót o całe 360 stopni, zostając w tym samym miejscu, w którym rozpoczynał. Kuba, jeśli chodzi o przygody trenerskie, to tak, nie wiem czy wiesz, ale w Radomiaku trybuny skandowały, żeby Lewandowski odszedł. A. Tego się nie spodziewałeś, co? Wiesz co, spodziewałem się, ale wcześniej. Ale widziałem też wypowiedź Mariusza Lewandowskiego. To od początku coś do mnie mieli, ja nie wiem o co chodzi. Co, nie czuję wsparcia kibiców od pierwszych dni swoich w klubie. I ja pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, żeby nie robić z Mariusza Lewandowskiego głównego winowajcy zwolnienia Dariusza Banasika. Żeby nie obwiniać Mariusza Lewandowskiego za to, że nie jest Dariuszem Banasikiem. Ale wydaje mi się, że kibice Radomiaka nie obwiniają już Mariusza Lewandowskiego za to, że nie jest Dariuszem Banasikiem, tylko za to, jak gra Radomiak, jak punktuje Radomiak, jak wygląda na murawie. I tego bardziej dotyczy krytyka, a nie tego, że czepiają się mnie, bo był zwolniony idol i ja przyszedłem na jego miejsce. No takie rzeczy miały miejsce już jakiś czas temu, kiedy do tego zwolnienia faktycznie dochodziło, a nie teraz na finiszu ligi. Znaczy za mało jakichś akcji PR-owych wykonał Mariusz Lewandowski. Mógł udać się na zamknięty dworzec autobusowy, tam pokręcić się, przypadkowa kamera. I mówi, o jaki piękny dworzec. Byłem w wielu miejscach, tak pięknego dworca PKS zamkniętego nie widziałem. Ze wszystkich zamkniętych dworców PKS ten w Radomiu jest najładniejszy. Mógłby polecieć gdzieś, nie wiem czy już loty organizują z Radomia, ale polecieć gdzieś z Radomia, do Radomia na przykład, wykonać pełne koło jak prawdziwy trener. Troszeczkę myślę, że brakło mu takiego, za bardzo skupił się na treningach, za bardzo skupił się na tym, żeby zbudować na przykład niezłą defensywę, która na początku tego roku była jednym z najbardziej chwalonych elementów Ekstraklasy, a więcej jakichś takich wyjść do ludzi, więcej życzliwości, więcej uśmiechu, więcej Radomia w prowadzeniu Radomiaka, po prostu. Kuba, myślę, że chwilę też wypowiedzi z czatu. Kuktacz. Łukasz Podolski, Shots Fired, Spring Edition, Energy 2000, Jastarnia Mix i też jest upomnienie dla ciebie, Avner VIP, Olki zostaw trochę zażenowania na reprę, a nie wszystko na ligę. Fakt. Chociaż już przy reprezentacji była delikatna żenułka, kiedy zobaczyłem, że Ben Lederman wychodzi. No, Ben Lederman na konferencji, no to teraz wszystkie wątki z ostatnich dni zostaną wyjaśnione w pełni, w 100%. Ben, powiedz, jak ty byś podzielił pieniądze od premiera, gdybyś był wtedy w kadrze, bo ci nie było. Bardzo mi się to podobało, że wysłali najmłodszego, czy najmniej, najmłodszego stażem, o tak, tak to określę, żeby się zmierzył z dziennikarzami. Tomasz Jabłoński. Jestem świeżo po przesłuchaniu tego wywiadu. On tam nie strzelał w trenera, bardziej zawiedziony jest podejściem właścicieli do tego, co można zrobić w klubie, że tam u ministra z Milikiem był. Dobrze, więc cieszę się, że jakby nie ma topora wojennego między Poldim a Janem Urbanem, przynajmniej wykopanego i już dzierżonego w dłoni, tylko chodzi o Poldiemu generalnie o to, że jest zawiedziony tym, jak Górnik nie potrafi kompletnie wykorzystać tego, że ma Łukasza Podolskiego w swoich szeregach. I to Łukasza Podolskiego, który jest gotów robić więcej niż tylko grać w piłeczkę i strzelać z połowy boiska brameczki. Więc to absolutnie chyba każdy się może podpisać pod tym rozczarowaniem. Właśnie szukam cały czas tej wypowiedzi, a nie mogę jej znaleźć. Było o tym, że Górnik zajmuje niską pozycję, ale z takim spoglądaniem w górę. Bo to jest to z czego Łukasz Podolski też mógłby być nie do końca zadowolony. Że no to 12 miejsce ze spoglądaniem w górę, to jednak nie do końca odpowiada ambicjom całego klubu. Zwłaszcza, że klub dosyć nieźle stoi finansowo. Tak, sądzę, biorąc pod uwagę, że pani prezydent Mańka Szulik mówi, że co?
coś nie trybi? Chyba was posrało. Tak naprawdę wszystko jest elegancko i spójrzcie sobie, jakim fajnym klubem jest Górnik Zabrze. Więc tak, rozczarowanie można odczuwać ze wszech miar i wszech stron. Coś miałem na myśli, jak zacząłem mówić, znaczy jak zanim zaczęliśmy czata czytać, ale nie wiem, zapomniałem. Także może coś wokół jeszcze Poldiego albo wokół Radomiaka chciałeś kontynuować. A tak, chciałem kontynuować, że Mariusz Lewandowski powinien zrobić dwie rzeczy, które każdy w Radomiu powinien zrobić, czyli zamieszkać w hotelu Aviator i zacząć chodzić w kasku po budowie nowego stadionu Radomiaka. Czytałem ostatnio artykuł Szymona Janczyka, ponoć idzie ku dobremu, zaczęli budować. Już nie tylko stoi ta konstrukcja, ale też zaczyna rosnąć. I to jest dużo, bo znamy konstrukcje, na przykład w Nowym Sączu, które trochę powstają, trochę nie, trochę podwykonawcy narzekają, a trochę bardzo narzekają i w takim razie dobrze, że Radomiak ma szansę za jakiś czas zacząć grać na swoim własnym stadionie, nie stadionie broni jak do tej pory. To tyle o Radomiaku. Więcej nie mam o Radomiaku. Już do powiedzenia. To a czat coś ma do powiedzenia na temat Radomiaka? A czat wywołuje wiele tematów. Nie wiem, czy wszystkimi jesteśmy w stanie się dzisiaj zająć. O raju. A pamiętajmy, że już jest 9.34. Ale no dobrze, dobrze. To jaki jest najbardziej wywoływany temat? A jak sądzisz? Kible na Widzewie pewnie. Tak. Nie było mnie tam. Nie było mnie tam. Ja oglądałem w telewizji sobie mecz ŁKS-u, znaczy ruchu z ŁKS-em i mnie na w klatce gości na Widzewie nie było, więc nie wiem, co tam się zadziało. Natomiast to, co mnie trochę może nie, że boli, natomiast no, jestem świadomy tego, że są kluby, których strategia i które świadomie w taki sposób działają, że starają się nie nagłaśniać tego typu spraw, chociażby po to, żeby nie kreować wizerunku stadionu jako miejsca niebezpiecznego. A są kluby takie, które zazwyczaj bardzo mocno starają się to nagłośnić i Widzew należy do takich klubów. I wydaje mi się, że oczywiście to są rzeczy absolutnie godne potępienia i nie wyobrażam sobie, jak ktoś może urywać pisuar i po co właściwie to robi. I czy jest mu w domu potrzebny? W domach zazwyczaj są toalety. Raczej się pisuarów nie montuje w domostwach, więc nie wiem, dlaczego ktoś miałby to ze sobą zabierać. I te wszystkie słowa oburzenia, które się sypią, są słuszne. Natomiast finalnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o kluby, bo wiadomo, my dziennikarze nie mamy nic do tego i możemy sobie to nagłaśniać, krytykować i robić z tego wielką aferę, ale jeśli same kluby zaczynają tworzyć z tego problem, to potem za jakiś czas zaczynam się zastanawiać, dlaczego ci ludzie do nas tak za bardzo nie chcą wracać, dlaczego nie chcą przychodzić, a może jest tak, że zwykły pan Janusz Kowalski, który zna stadion tylko z telewizji, no to zna go właśnie z tych przekazów o tym, co zdemolowano, co zrobiono i tak dalej. Zwłaszcza, że Widzew nie oszczędza w swoim oświadczeniu również swoich kibiców, którzy pirotechnikom... Ale to co, mieliby tego nie nagłaśniać, tak? To jest to? Wydaje mi się, że... tak, że rozsądniejsze ze strony klubów byłoby po prostu praca nad tym, by do takich zdarzeń nie dochodziło ponownie, a nie robienie z tego afery na całą Polskę, bo finalnie to uderza w dupę całe kluby i całe środowisko piłkarskie jako organizację. Ale no, każdy ma swoją wizję tego, jak prowadzić. Ja nie jestem pewny, natomiast ja się naprawdę nie znam na sprawach kibicowskich. To nie jest mój grunt i cokolwiek w zasadzie powiem w tym temacie, to pewnie nie będę miał, nie będę czegoś rozumiał. Natomiast no, jakby wiem, że to nie jest tak, że kibice Lecha pewnie przyjechali z założeniem zniszczenia jak największej części stadionu. Myślę, że tam dochodziło do jakichś innych kwestii, zadry i tak dalej, nie wiem, reakcja na oprawę, cuda wiamki, absolutnie nie jest to mój świat, ale jednak w takim momencie, Kuba, cieszę się, że, znaczy nie powiem, że cieszę się, ale chyba jest mi wygodnie w moich kapciach. Że nie byłeś jednak na tym meczu, nie byłeś na stadionie. Że nie rozumiem tego do końca, nie chcę tego, nie wiem, czy chcę rozumieć to wszystko, wiesz, naprawdę. Może jest słuszna koncepcja i słuszne podejście w tym temacie. Natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że jeśli chodzi o same kluby, to jednak we wspólnym interesie wszystkich klubów w Polsce jest to, by pokazywać stadiony jako miejsce bezpieczne, gdzie nikomu nie dzieje się krzywda. Natomiast oglądając materiały, które udostępnia Widzew, będąc kibicem w kapciach właśnie, bym sobie pomyślał, kurde, chyba tam jednak nie pójdę, bo jest niebezpiecznie. A że widziała się w klatce gości, gdzie raczej
wydaje mi się, że nie było przypadkowych osób, tak bym to określił. Bo widać było zresztą po ich jednolitych ubiorach wraz z gustownymi niebiesko-białymi kominiarkami, że tam raczej jest to grupa bardzo zorganizowana, a nie grupa, która po prostu zakupiła bilety. Kuba, jest piękny komentarz Horusa. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. Kibice Widzewa i Lecha, podajcie sobie ręce na zgodę. No i prawda, i wszystko wyjaśnione, wszystko zamknięte. No, nie, no wiadomo, wiadomo było od początku, że pójdzie o flagi, że Widzewiacy spalą tą ostatnią chyba flagę, którą skroili kibicom Lecha. Do tego dali oprawę dotyczącą też tego zdarzenia, więc Lechici no, zostali tak jak zostali w klatce gości potraktowani, no i potem dokonali tych czynów, których czynić nie powinni. No i tyle, natomiast tak jak mówię, ja zwracam uwagę na to, jakiego rodzaju przekaz kreujemy jako kluby. No tutaj mogę powiedzieć, kreujemy jako kluby, bo też niejednokrotnie dochodziło w sektorze gości na UKS-ie do różnych rzeczy i ja raczej doradzałem, żeby no, po prostu naprawić, posprzątać, zwiększyć ewentualnie siły ochrony tam w okolicy sektora gości, a nie robić z tego aferę na całą Polskę i nagłaśniać to, bo finalnie uderza to zawsze w kluby, które pielęgnują wizerunek tego, że polski stadion to jest stadion pełen bydła. Zresztą tutaj bardzo się mocno inspiruje też tym, jak przeprowadzają swoją politykę informacyjną na przykład kluby francuskie, gdzie do zdarzeń dochodzi zdecydowanie najczęściej, jeśli chodzi obecnie o te ligi europejskie. No i tam raczej się tego nie nagłaśnia. Zresztą w Polsce chyba... Chcesz powiedzieć, że na Zachodzie sobie poradzili? Nie, no właśnie sugeruję, że na Zachodzie sobie kompletnie nie poradzili, ale nie robią z tego większego problemu. Nie wiemy, czy nie robią z tego większego problemu, bo nie śledzimy na co dzień uniwersum francuskiej piłki, tych dyskusji wokół tego i tak dalej. Docierają do nas strzępy i ochłapy najgorętszych wydarzeń. No nie wiem, śledzę mniej więcej, jak reagują kluby, które zawsze mówią, że jest nam bardzo przykro i tyle. I zadbamy, by tak się nie działo więcej. Okay, no ale okay. To... Temat poboczny. Nie dziwi mnie, że jakby w sprawach takich mamy niejednoznaczną opinię. Szwancolot, może się ktoś potknął i urwało się. Natomiast wątek kibicowski pojawił się również w Miedzi Legnica. Nie jestem tak brutalny jak Paweł Paczul, który weszło, powiedział w Lidze Minus, że dowiedział się, że w ogóle mieć ma kibiców. I to było duże dla niego zaskoczenie, tak? Ponieważ byliśmy w Legnicy, wiemy, że jest tam zwarta sympatyczna grupa kibiców i nie odbierajmy mniejszym miejscowościom miejsca w Ekstraklasie zaocznie tylko dlatego, że nie zapełniają 50-tysięcznika. Natomiast rzeczywiście nie spodziewałem się, że Miedź ma na tyle mocną grupę ultras, żeby gdzieś tam wparować pod szatnię i coś tam, że tak powiem, no wypowiedzieć kilka męskich słów i tym podobnych. Bob Kelso napisał nam, że panowie, o wjeździe kibiców do szatni Miedzi pogadacie. Grecki bramkarz powiedział, że już w klubie się nie pojawi po tej akcji. Grecki bramkarz, ten krytykowany przez... Krytykowany przez Matynię. Matynia zaciera ręce. Cieszy się, że w końcu... Że dobrze, że piłkarze wpadli, bo są polscy bramkarze, którzy bronią i oglądają mecze. To jest dla mnie trochę dziwne, bo wydaje mi się, że kibice Miedzi nie dostrzegają, że to Miedź Legnica i że oni naprawdę nie byli faworytem do tego, żeby walczyć o europejskie puchary w tym sezonie. I rozumiem rozżalenie, rozumiem rozgoryczenie, natomiast tutaj mogę całą jakby odpowiedzialnością powiedzieć, że byłem w tej sytuacji, bo pamiętam jak spadał UKS i też byłem rozżalony i też byłem bardzo zły, ale też byłem świadomy, że po prostu no, na takim etapie budowy klubu trochę jestem, że spadam z ligi z kompromitującymi wynikami. Oczywiście Miedź ma większe możliwości niż miał spadający UKS. Miedź ma pana Dadeuę. Nie, Kuba, myślę, że w Miedzi na poważnie zakładano utrzymanie i włożono na to bardzo, bardzo duże pieniądze. To nie jest Górnik Łęczna, który awansował rok temu do Ekstraklasy nie wiadomo jak, i musiał spaść, tylko Miedź naprawdę, zobacz, ile wydała hajsu. Czy był jakiś większy transfer, jeśli chodzi o gotówkę, niż sprowadzenie Dyrgasa tej zimy? Czy ci wszyscy piłkarze, którzy tutaj przyszli, naprawdę kosztowali duże pieniądze? Angelo Henriquez nie ma 37 lat jak Oliver Capo, tylko 28. Angelo Henriquez w tym sezonie był powołany do reprezentacji Chile. No ja nie sądzę, że to jest chyba za daleko mówić, że wszyscy powinni się spodziewać, że Miedź spadnie, tak? Wiadomo, no, że była w gronie drużyn walczących o utrzymanie, ale to nie był taki pewniak, że kibice przed tym sezonem Miedzi powinni uważać, nie no, jak my spadniemy, to nic się nie stanie. No ale myślisz, że tylko oni mają teraz pretensje tak naprawdę. Do piłkarzy się nie starają, do trenera, że źle zarządza, czy do władz klubu, że zrobiły za mało? Czy myślę, że odczuwasz szeroko pojęty gniew, że znowu nie wyszło, znowu spadasz. I gdzieś go musisz wyrazić, gdzieś go musisz zaakcentować. Znaczy, no niedobrze, że robisz to w ten sposób, tak? Natomiast no, jest po prostu szeroko pojęty gniew i próba znalezienia ujścia dla niego, tak?
Ja chciałem tutaj zauważyć, Kuba, że nie wiem, czy wiesz, ale kibice biegnący na obiekty gdzieś tam pod szatnie Miedzi trafili do mainstreamu, bo pojawili się w transmisji Canal Plus. Był wywiad meczowy i oni przebiegają. Przebiegają ludzie w kominiarkach przed kamerą Canal Plus w kierunku Miedzi Legnica. W Miedzi też pytają, gdzie była w sumie firma ochroniarska. Jak to jest możliwe, że oni sobie po prostu weszli i nic się nie działo? No to jest interesujące. Być może firma ochroniarska nie ma po prostu, wiesz, trzeba sprawdzić kontrakt. Czy oni mają w kontrakcie, że mają interweniować w takich sytuacjach? Oni mają zasadniczo czas stać. Tak często jest, jeśli chodzi o firmy ochroniarskie na stadion. Oni mają stać i stwarzać wrażenie, więc spokojnie, no nie rozpędzajmy się, że mieli reagować w takiej sytuacji. No poszedłem w drugą stronę, że firma ochroniarska z Legnicy zapewne sympatyzuje z Miedzią i być może po prostu też byli rozżaleni bardzo tą kolejnym świetnym występem zawodników Miedzi Legnica. Natomiast no kurczę, ja no pamiętasz, co ci mówiłem, jak byliśmy w Legnicy, że no raczej spadną, bo mają bardzo fajne założenia i bardzo takie radosne, ale no jeśli zapewniają nas, że wygrywając pierwszą ligę z taką żelazną obroną, to już można myśleć o tym, że w Ekstraklasie się uda, no to wydaje mi się to naiwnym podejściem niestety. Ale nie możesz, wiesz, kibiców też teraz, że nie, no oni powinni być przygotowani na spadek w tym sezonie. No to po co kibicować? Nie, wydałeś, nie, no, na pewno nie. Mnóstwo piłkarzy, wyciągnąłeś wnioski według wcześniejszego, masz trenera fajnego, rozbiłeś pierwszą ligę. No były argumenty, żeby wierzyć, że będzie okej. No może tak, może masz rację. Natomiast no mimo wszystko byłem zaskoczony, że kibice Miedzi Legnica teraz się tak bardzo zdenerwowali. No bo wydaje mi się, że zdenerwowanie jest permanentnym stanem, jeśli chodzi o kibica Miedzi Legnica w tym sezonie. Nie było tam zbyt wielu momentów. Ten mecz już naprawdę był, Kuba, apogeum. Tak? To jest mecz u siebie, mecz już naprawdę ostatniej szansy z drużyną, która też walczy o utrzymanie i Miedź zagrała po prostu bardzo, bardzo kiepsko, a tuż wcześniej była ta Lechia, gdzie zostali rozwalcowani. No nie, to są naprawdę fatalne tygodnie. Miedzi Legnica. Tutaj był też komentarz Gerta. Kiedy myślisz, że już widziałeś w polskiej piłce wszystko, to Artur Rojek wjeżdża na pełnej w bramy stadionu. Co o tym sądzisz? Chyba, że chcesz coś jeszcze o Miedzi Legnica. Nie, wiesz co, tutaj ktoś napisał, muszę się cofnąć kawałeczek, Szwancot, że nie poradzili sobie na zachodzie, więc weźmy ich za przykład, brawolki. Chodzi mi o to, że Ligue 1 nie narzeka raczej na frekwencję i wydaje mi się, że jest to trochę powiązane z tym, że u nich, mimo tego, że dochodzi do zdecydowanie groźniejszych sytuacji niż u nas, to jednak są one zdecydowanie mniej nagłaśniane i dzięki temu nie ma jakichś wielkich skoków frekwencja. Przede wszystkim ale nie sądzisz, że ta frekwencja na Ligue 1 może być związana też z innymi rzeczami niż niepublikowanie, na przykład to, że grają tam doskonali piłkarze, gwiazdy światowego futbolu również? Może, natomiast my jesteśmy w tej sytuacji, że musimy wszystkimi możliwymi sposobami walczyć o to, żeby przełamać stereotyp, że polskie stadiony nie są bezpieczne, a generalnie ten stereotyp jest bardzo mocno zakorzeniony, bo stykam się z tym na co dzień wśród ludzi, którzy się nie interesują piłką, którzy wprost powtarzają, że na polskich stadionach jest niebezpiecznie, a wydaje mi się, że nikt, kto schodzi na stadiony Ekstraklasy, nie podpisze się pod opinią, że na polskich stadionach nie jest bezpiecznie, bo jest bezpiecznie. Dochodzi do incydentów, jak dochodzi do incydentów wszędzie, ale na pewno nie użyłbym takiego określenia, że na polskich stadionach nie jest bezpiecznie. A w momencie, kiedy każdą rzecz maglujemy w taki sposób, jaki maglujemy jako kluby cały czas, bo mówię, nie mam pretensji tutaj do dziennikarzy czy do kibiców, no to sami sobie strzelamy poniekąd w stopę. I tylko to miałem na myśli. I dlatego też przywołałem przykład Ligi Francuskiej, gdzie to podejście jest inne zdecydowanie. Mimo że na Lyonie się co chwila dzieje, to czy na Marsylii, to nikt nie uważa, że Stade Vélodrome to jest miejsce, które trudno jest odwiedzić i wyjść całym. Na przykład. Więc chciałem ten wątek tylko dokończyć. Natomiast Artur Rojek wjeżdżający na murawę, to ja nie wiem, co to się wydarzyło naprawdę. Jeszcze trzeźwy to Artur Rojek. Bo rozumiem artysta, który wjeżdża na murawę no i dołącza do tego Tour de Pologne, Beata Kozidrak, Michał Żewłakow i tak dalej. No Kuba, ale tu... Tak, Adam opisze w tym temacie. Podobno Rojek rozwalił bramę i poczuł się jak kibice Piasta. Nie wiedział, co robić dalej. Pamiętam tę sytuację. Ostatnio chyba też było na meczu 100 mil Olsztyn Olimpia Elbląg, też ponad sytuacja, że brama padła i o kurde blade, co teraz? Nie wiadomo, co tu robić dalej, jak brama padła. A jeśli chodzi o Artura Rojka, to on chyba zaoferował, że naprawi to boisko ze swoich pieniędzy i widziałem na Twitterze, nie pamiętam już kto, ale ktoś ubolewał, że nie wjechał na stadion Piasta Gliwice. O, zdecydowanie, to było dobre. To jest pomysł jakby społeczna inicjatywa. Zaprosić Artura Rojka, żeby zrobił parę popisów na stadionie na Miedzi Legnica. Bo zobaczmy, Korona Kielce, która nie słynie z tego, że posiada gigantyczne pieniądze,
potrafi wymienić murawę po tym, jak ona została całkowicie zdemolowana, nie z ich winy, ponieważ po prostu były fatalne warunki przed meczem bodajże z Radomiakiem, tak? I wymieniają murawę, a w Piaście Gliwice zawsze jest, co mecz to u nich jest coś, tak? Jak można spokojnie zrobić tą słynną wypowiedź Marcina Waszylewskiego o Spodenkach o murawie Piasta Gliwice? A ten, jeśli chodzi o murawę, bo ŁKS grał teraz w Gliwicach i zapytałem naocznych świadków, tam ponoć jest więcej piasku niż trawy na tej murawie. I jak oglądałem mecz, to faktycznie przy hamowaniu widać było, jak ten piasek tak, jak wiesz, jakbyś rowerem na żwirze tak przejechał i tak lecą takie te ziarenka. I byłem bardzo ciekawy, skąd tam ten piasek się wziął właściwie i czy on służy jakoś tak do tego, żeby tę trawę, nie wiem, wyrównać, czy po co właściwie on tam jest. Jestem ciekawy, czy przerwa na kadrę jakieś tutaj pomoże na murawę w Gliwicach, bo chciałbym, żeby była jednak troszeczkę lepsza niż była dotychczas. Chociaż muszę przyznać, że mecz w Gliwicach na kapitalnym poziomie. Absolutnie. 6 goli w ogóle. Mhm, tak. Adam O jeszcze napisał, że Rojek zakopałby się na murawie Piasta. A, to prawda. Musiałoby go wypychać jakieś konie. Albo nie wiadomo jeszcze kto. Jest jeszcze jeden temat, który powinniśmy poruszyć, ale poruszymy go dopiero w czwartek, bo widziałem, że na czacie też się przewijał. Czyli? Jeśli chodzi o wywiad Łukasza Skorupskiego. Bo tak. Jeśli chodzi o wywiad Łukasza, znaczy wywiad Łukasza Olkowicza z Łukaszem Skorupskim, no to jest otwarcie trochę puszki Pandory na nowo, czego się w sumie wszyscy spodziewaliśmy, bo chyba nikt nie miał złudzeń. Poza piłkarzami oczywiście. Piłkarze lubią żyć złudzeniami, że tam będziemy zajmować stanowisko, będzie kaderka, Czechy, to nikt już tematu nie poruszy. Otóż poruszy. Ale pięknie, że to zostało poruszone właśnie tuż przed zgrupowaniem. Podoba mi się ten timing. Ale to rzeczywiście, jak mówisz, Kuba, na piątek, bo to jest grubas temat. To jest prawda. Czy coś jeszcze jest, co powinniśmy powiedzieć? Możemy zerknąć, co tam jeszcze czat. Piasek został dosypany do dziur, żeby wyrównać teren, pisze Szwancolot. I faktycznie podobnie z ulicami się dzieje w Łodzi, że też tam sypią, nie wiadomo co to jest właściwie. I niby ma to wyrównać teren, ale w efekcie to raczej się nie dzieje nic dobrego. Natomiast właśnie mam świeże newsy z frontu walki o przeżycie diesla. To poczekaj, przeczytam tylko komentarz. Joe Smith. Miedź jest w takiej sytuacji, że nawet nie opłaca się zwalniać trenera. To prawda. No, a Wojciech Łoboziński jest w ogóle przymierzany do Wieczystej. Wczoraj wyczytałem. No to niedobrze, bo Wojciech Łoboziński mógł być przymierzany do topowych pierwszoligowych klubów zamiast iść do Wieczystej. Nie wiadomo, czy Wieczysta nie będzie topowym pierwszoligowym klubem. No, to prawda. Natomiast z frontu walki o diesla, bo część osób mnie pyta na przykład na Twitterze, to sytuacja wygląda tak, że jeszcze wtryskiwaczy nie wyjmujemy i nie regenerujemy, bo jeszcze sprawdzimy najpierw free DPF. I jestem na etapie tego, że byłem wczoraj na warsztacie, ale coś oprogramowanie nie do końca było ok. I we środę jadę znowu i będziemy free DPF znowu sprawdzać. Jak się okaże, że to free DPF trzeba tylko zrobić, no to lepiej, bo to znaczy, że nie zbankrutuje. A jak wtryskiwacze, no to kaplica. Więc czwarty tydzień trwa moja wojna o to, by auto jeździło bezawaryjnie i na razie nie jestem na takich pozycjach, które by gdzieś zwiastowały szybki sukces. Więc jeśli macie do wyboru naprawiać diesla albo, nie wiem, nie chcę tutaj nic bardzo nieprzyjemnego, albo budzić się w poniedziałek codziennie, żeby codziennie był poniedziałek, to bym chyba sugerował budzenie się codziennie w poniedziałek, żeby codziennie był poniedziałek zamiast naprawiać diesla. Twoje przygody z dieslem wystarczą na jakąś taką, wiesz, książkę, która zostanie później nakręcona przez Netflixa, HBO i Amazon Prime jednocześnie. Z tego co wiem, to Piotrek Wąsowski zapowiedział, że mnie zapyta o Chevroleta, więc zobaczymy. Piotrek też zapowiedział, że zapyta mnie o motoryzację. Ja będę się musiał dowiedzieć, co to jest ta motoryzacja w ogóle, bo ja nie mam pojęcia, czy to chodzi o tramwaje. Motorem napędowym działań Górnika Zabrze jest dwuosobowa rada nadzorcza, która nie ma prezesa, bo nie jest potrzebny. Chyba że akurat Adam Matysek przechodzi i trzeba go zatrudnić, bo no to dobry gość jest i dobry chłopak. Jest też sprawa Discorda. Marcin Motyl pyta, kiedy odwiedzicie nas na Discordzie? No właśnie, jest duża warto to podkreślić, że społeczność, która jest na czacie, jest bardzo warta śledzenia i bardzo lubimy z nią rozmawiać. Natomiast teraz jest unikalna okazja, bo można dołączyć do społeczności, która jest na czatach naszych programów, bez konieczności śledzenia nas, bez konieczności oglądania nas. To się właśnie dzieje na Discordzie, więc Kuktacz wymyślił idealny sposób obejścia jedynego problemu, czyli oglądania nas
czekania na te programy, na Discordzie dzieje się to cały czas. Marcin, kiedy dołączymy? Nie wiem, ja odpisuję na powiadomienie na Twitterze z pięciodniowym albo i tygodniowym opóźnieniem, bo nie mam czasu. Na komentarze na YouTube też chciałbym odpisywać, ale nie zawsze mam czas, więc jest to trudne po prostu do pogodzenia czasowo. Natomiast jestem w stałym kontakcie z Kuktaczem, czyli z sympatycznym Tomkiem, żeby coś tam jednak kiedyś zrobić, ale w rozsądnych ramach czasowych, bo po prostu nie wyrabia. Człowiek. Też spróbuję, natomiast pochorowałem się trochę i mnie boli brzuch. Więc dzisiaj nie, ale jestem jakby otwarty, bo byłem na Discordzie przez jakiś czas, na Discordzie ekstraklasowym, tylko dużo mi czasu pochłaniał bardzo faktycznie ten Discord, bo tam co chwila się działa dyskusja. Tutaj pewnie też bym wpadał, bo liczę, że uniwersum nasze jest jednak mniejsze niż uniwersum ekstraklasowe, więc może nie będzie aż tak czasochłonne, jak było tamto. Tam musiałem się niestety wycofać rakiem i nie udzielać, bo bym wiedział coś o ekstraklasie i wtedy nie byłoby tak fajnie słuchać ciebie, kiedy mnie wprowadzasz w meandry ekstraklasowej piłki. Tak. Jeszcze dodam w tym macie tego Discorda, że link czy tam zaproszenie, ja nawet nie wiem jak Discord działa za bardzo, Kuktacz rozdaje zaproszenia, musicie znaleźć Kuktacza na Twitterze, tam on was poprowadzi, to jest przewodnik. A właśnie, bo tu się jeszcze pojawia temat odwołanych meczów. Słyszałeś, jakie jajca są w zachodniopomorskim? Chcemy to teraz? Bo ja nie jestem w temacie zupełnie. To ja tylko opowiem, bo to jest króciutko. Świt Korwin, to są sympatyczni goście. Okay. Ja ich bardzo lubię, bo jak nie wiesz właśnie tak, a kurczę, zostało ci parę minutek jeszcze tutaj, żeby pogadać się na luzie, a zerknę, co tam w Świcie Korwin. I tam zawsze coś się dzieje ciekawego. Otóż Świt Korwin miał ponoć jakieś problemy z kontuzjami. To jest oczywiście wersja nieoficjalna. Norbert Skórzewski między innymi sufluje. Ja nie wiem, nie zaglądałem nigdy w karty medycyny, jeśli chodzi o piłkarzy Świtu Skolwin, ale istniały obawy, że na jeden z pierwszych meczów, chyba nawet pierwszy mecz nowej rundy, no nie wykurują się, więc będzie osłabiony Świt Skolwin. A akurat spadł śnieg, no i przykrył murawę taką bielutką otuliną, która absolutnie uniemożliwiała cokolwiek. Norbert Skórzewski wstawiał zdjęcia między innymi, gdzie jest super odśnieżony kawałeczek bieżni, czy tam jakiegoś takiego miejsca tuż obok boiska i to odśnieżenie kończy się w momencie, gdy zaczyna się płyta murawy. I płyta murawy wygląda jak taka enklawa śniegu pośród roztopów. No i dosyć słusznie pytali ludzie, czy nie dałoby tego rady odśnieżyć, a działacze Świtu Skolwin mówią, oj nie, takie odśnieżenie to nie jest poza naszym zasięgiem, bo my nie umiemy tak odśnieżyć, żeby tu trawa była ładna, to trzeba odwołać mecz, niestety nie możemy zagrać, przykro nam, wszyscy są zdrowi, tak, ten kolega tutaj o kulach co chodzi, tak, on też mógłby grać dzisiaj, to nie jest tak, że czekamy aż wyzdrowieje, ale no sami widzicie, natura. Z naturą nie wygrasz. Bro, Erek pisze, Świt Skolwin to tacy jajcarze, że 14 piłkarzy zgłosiło COVID-a, którego wystawił im ortopeda na SOR-ze, a ci jeszcze byli w kadrze meczowej. No, więc Świt Skolwin tutaj troszeczkę, nie chcę nazwać tego cwaniactwem, użył takiego ulicznego sprytu. To jest bardziej takie adekwatne określenie. Natomiast zupełnie się nie poznali na żartach ci przebrzydli działacze i dali walkovera. I przegrał Świt Skolwin walkoverem, bo nie odśnieżył boiska. I chyba podobnie też Jarocin przegrał z Zawiszą Bydgoszcz. I to smutne bardzo rzeczy. Się dzieją, że kluby są karane za to, że nie potrafią wygrać z naturą. Z naturą nie potrafił wygrać, Noe zremisował. Ale reszta wszyscy ponoszą porażkę w starciach z naturą. Bo taka jest z kolei rzeczy, że ludzkość jest z naturą w starciu na straconej pozycji. I tak jak Świt Skolwin ze śniegiem przegrał, czy Jarocin. No ale bezduszni działacze tego nie rozumieją i 3 punkty powędrowały do rywalów Świtu z Korwin. Co to za historia? Niesamowita historia. Zachodniopomorskie powinno mieć więcej klubów. Trzecia Liga Zachodniopomorska powinna być główną ligą w Polsce. Jakby nad ekstraklasą, rozumiesz? Żeby tam spadało światło uwagi. Może to nie będzie najlepsze od strony jakości piłkarskiej, ale od strony narracyjnej na pewno. Też wczoraj taki mieliśmy pomysł z Kuba, żeby 7. miejsce było też spadkowe w Ekstraklasie. To by dodało dopiero, wiesz, uroku walce o utrzymanie, prawda? Matematyka, konszachty, szachy. To nie jest zbyt dobre od strony sportowej, ale czy się tym przejmować, byłoby na pewno ciekawie. 7. miejsce spadkowe, wtedy na pewno Jagiellonia spada z 7. miejsca. No, chociaż wiesz, Maciej Starczyk ma trochę szczęścia.
A nie każdy trener może sobie to powiedzieć. To jak go zwolnią, to właśnie 7 miejsce zajmie. Jeszcze jest komentarz, że mogli wypożyczyć z Zabrza ten traktorek z Europaletą z tyłu. No to prawda. Szczytowo osiągnięcie, jeśli chodzi o ekstraklasową technikę. Kurczę, coraz mocniej ten brzuszek boli. Mam nadzieję, że Piotrkowi Wąsowskiemu nic nie zrobię w jego furce. No, natomiast jutro poranek i to nietypowy poranek, tak? Bo przechodzimy już do takich rzeczy, czy nie? Tak, Paweł Paczul będzie gościem Jurka Sipiki, będą rozmawiać o Lechii Gdańsk. No myślę, że Paweł, jeśli chodzi o... Generalnie zawsze dobrze jest zaprosić Pawła, ale do programu o Lechii Gdańsk, no myślę, że to jest taki must watch. Zdecydowanie, zwłaszcza, że no, w Lechii jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać. Ja mam nadzieję, że wyjaśnione zostanie, że Nestor El Maestro przyjechał tylko udzielić kilku wskazówek obecnemu trenerowi. A ludzie zaczęli w panikę wpadli, że będą trenera zmieniać. Nie, przecież Marcin Kaczmar ma 100% poparcie. Zresztą odwiedzeni ostatnio zostali sztabi i piłkarze przez wszystkich ważnych ludzi. Nawet tych, co są pokłóceni ze sobą. I był Adam Mandziara, i był Paweł Żelem, i był pan Krawczyk, któremu pan Mandziara sugerował, że chce... To najpiękniejsza taka, wiesz, inicjatywa, która zdarzyła się na Pomorzu od czasu zaślubin Polski z morzem. To prawda. Więc naprawdę taka ciepła, rodzinna atmosfera w Lechii. Nie mogę się doczekać, aż Paweł ją omówi jutro z Jurkiem. Potem się widzimy w piątek, kiedy będzie odcinek Tetryków, a potem się widzimy w piątek wieczorem na Domówce. Tak. I w niedzielę ostatni odcinek Tetryk Menadżera, Crown Kielce. Tak, będziemy. Gramy utrzymanie, ostatnie dwa mecze. Lech Poznań i Widzew Łódź. No, ciekawi rywale, musisz Kuba przyznać, akurat dla ciebie. Szczególnie w obecnych okolicznościach. Zdecydowanie. No, więc tak się prezentuje plan na ten tydzień. Będziemy się powoli żegnać. Dziękujemy Wam bardzo za to, że współtworzyliście z nami ten dzisiejszy poranek. Ja przepraszam za swoją dyspozycję, jeśli trochę niewyraźnie brzmi albo coś, ale naprawdę coś mnie rozkłada. Coś taki się czuję niewyraźny. Starałem się, jak mogłem, być w samo średniej formie jak zazwyczaj, ale wiem, że nie zawsze mi się to udawało, także przepraszam z tego miejsca. I Ciebie, Leszek, i Was, drodzy widzowie. Pewnie. Jeszcze, no tak naprawdę, dołączajcie do tego Discorda. Nie ma sensu nas słuchać, lepiej śledzić ten czat. Master of Wash, w Gliwicach jest tyle piachu i soli, żaden śnieg się nie zatrzyma na tej murawie. No to prawda. Wszystko przetrwa. Kuba, jak będzie holokaust nuklearny, przetrwają tylko karaluchy, PSL i murawa w Gliwicach będzie wyglądać dokładnie tak samo jak teraz. Nie spodziewałem się tu Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale PSL to przetrwa wszystko, zawsze. To jest prawda. I bardzo możliwe, że stworzy koalicję akurat z tymi, którzy będą wówczas rządzić. Z tymi dwoma pozostałymi bytami. Stworzy koalicję z karaluchami i z murawą w Gliwicach. Prawda. Dziękujemy Mateuszowi, który nas dzisiaj realizował i już jest z nami na stałe. I widać to i słychać w naszych odcinkach. Ostatnio jak nas doświetlił latarką, to naprawdę był odcinek taki bardzo profesjonalny. Więc być może zostanie latarka na stałe. No i co? Dzięki Ci, Leszek, że spędziliśmy ten poranek tutaj. I dziękujemy Wam, widzowie, i widzimy się wkrótce. Tak jest. Trzymajcie się.